Stanisław Maczek. Od podwody do czołga. Wspomnienia wojenne 1918 do 1945. Wydawnictwo Orbis Books, Londyn, 1984 rok. Czyta Henryk Drygalski. Nagranie Zakładu Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie, rok 1996. Żołnierzom moim z lotnej, szturmowego, 10. Brygady Kawalerii i 1. Dywizji Pancernej książkę tę poświęcam. Autor. Bo kto siedzi w ojczyźnie i cierpi niewolę, aby zachował życie, ten straci ojczyznę i życie. A kto opuści ojczyznę, aby bronił wolność z narażeniem życia swego, ten obroni ojczyznę i będzie żyć wiecznie. Mickiewicz, Księgi Pielgrzymstwa Polskiego. Przedmowa autora do drugiego wydania. W pierwszym wydaniu Od podwody do czołga podałem żołnierskie sprawozdanie z działań naszych tak w kraju, jak i na obczyźnie. Nakład pierwszego wydania przez firmę Tomar w Edynburgu i jej wydawcę, świętej pamięci Antoniego Herbicha, jest już od dawna wyczerpany. Obecne drugie wydanie nakładem Orbisu dotrze do rąk czytelników w 40. rocznicę walk 1. Dywizji Pancernej o wyzwolenie Europy. Wdzięczny jestem Orbisowi, że dzięki niemu moje wspomnienia znajdą znów chętnych czytelników w kraju i na Zachodzie. Chciałbym, by młode pokolenie Polaków znało prawdziwą historię walki wojsk polskich na obczyźnie o wolność i niepodległość narodu polskiego, która mimo, że nie ma ostrego strzelania, trwa. Stanisław Maczek. Przedmowa. Wydarzeniem są te wspomnienia wojenne jednego z najtęższych polskich dowódców II wojny światowej, twórcy i dowódcy pierwszej lotnej kompanii na podwodach w zaraniu naszej niepodległości, pierwszego dowódcy jednostki pancerno-motorowej w Wojsku Polskim w przededniu ostatniej wojny, w kampanii wrześniowej i francuskiej, pierwszego dowódcy naszej pierwszej dywizji pancernej w wyzwoleńczej kampanii we Francji, Belgii, Holandii, w zwycięskiej ofensywie końcowej na Wilhelmshaven. Jakże bogaty ten zawód wojskowy młodego Polaka chorwackiego pochodzenia, akademika lwowskiego, polonisty filozofa ze szkoły Twardowskiego, którego mobilizacja austriacka wyrwała z szeregów naszego Związku Strzeleckiego i zamieniła w strzelca tyrolskiego z doborowego pułku Kaiserjäger. Dała mu w wyniku znakomitą, choć twardą szkołę przez lata wojny górskiej, wymagającej w najwyższym stopniu energii fizycznej i moralnej, zręczności, wytrzymałości, przytomności umysłu, sztuki wyzyskania terenu, rzutkości, odwagi osobistej i dowódczej, inicjatywy na każdym szczeblu. A tej inicjatywy, od razu poważnie wykraczającej poza zwykłe ramy jego stopnia, nigdy nie zabraknie młodemu oficerowi intelektualiście, gdy z upadkiem Austrii znajdzie się błyskawicznie w szeregach powstającego Wojska Polskiego, poszukując od razu okazji, by bić się za ukochany Lwów. Co uderza w jego życiu wojskowym, to niestrudzona praca myśli wciąż złączona z wolą walki, niesłabnącą w najkrytyczniejszych sytuacjach, w których niejednokrotnie natchnienie przychodziło mu z pomocą. Książka ta jednak to nie tylko pamiętnik świetnego i szczęśliwego żołnierza, który nigdy humanistą być nie przestał. Jest od początku do końca relacją doskonałego znawcy wojskowego rzemiosła, który zagadnienia nowoczesnej wojny nie tylko do gruntu przemyślał, ale i eksperymentował od młodości. Sam tytuł Od podwody do czołga
zawiera w sobie pewną syntezę. Poszukiwanie upartej jedynej drogi do zwycięstwa w nowoczesnej wojnie, zaskoczenia przez połączenie szybkości z potęgą działania, zatem w warunkach polskich 1918 roku, z siłą ogniową broni samoczynnej przy osłonie strzelców. Wtedy z braku motorów improwizuje porucznik Maczek lotną swą kompanię na podwodach i pokazuje, czym może być taka jednostka przez zwiększoną szybkość ruchów i spotęgowaną energię bojową, skoro wchodzi w walkę, nieutrudzona marszami. Po tej kompanii przychodzi jego batalion szturmowy, także na wozach, w ramach pierwszej dywizji kawalerii. Myśl ta sama, która się w tejże kampanii zaznaczy w zagonie samochodowym na Kowel, ale będzie to improwizacja doraźna. Idzie o stworzenie jednostek szybkich, stałych, o wielkiej sile działania. Przyszłość w tym wskazują Liddell Hart, 1927 rok, Fuller, 1928, De Gaulle, 1934, Sikorski, 1935. Wyrastają wielkie jednostki szybkie i pancerne w Niemczech i w Sowietach. A gdy wreszcie utorowała sobie i u nas drogę myśl powiększenia szybkości kawalerii przez jej zmotoryzowanie, a jej potęgi działania przez czołgi i stworzenia kawalerii pancernej, na tego świetnego piechura pada wybór jako dowódcy pierwszej takiej jednostki zmotoryzowanej z przydaniem czołgów. Jemu przypadło zademonstrować, stawiając czoło całemu 23. Korpusowi Pancerno-Motorowemu Nieprzyjaciela, jak wielką rolę, niewspółmierną ze stosunkiem sił obustronnych, mogła była odegrać w tej kampanii nasza bitna i liczna kawaleria, gdyby obok tej 10. Brygady kilka innych zdołano w porę zmotoryzować i upancernić. A już była jakby ostrzegawcza książka Guderiana Achtung Panzers. Swoim i obcym mówiła, tej potędze nic się nie oprze. Maczek pokazał, że można szczupłymi siłami skutecznie ją szachować. Cudowny był zbieg okoliczności, dzięki któremu gro brygady Maczka znalazło się po przejściu granicy na Węgrzech. Stamtąd wywędrowało szczęśliwie do Francji. Tutaj łącznie z wyewakuowanymi oficerami i szeregowymi formacji czołgowych stanowiło mocną podstawę do sformowania dywizji pancerno-motorowej. W samych początkach jej tworzenia, gdy ostatnia wielka bitwa o Francję brała obrót krytyczny i żądano od nas wprowadzenia tej dywizji w akcję z alternatywą oddania świeżo otrzymanego sprzętu i broni dla jednostki francuskiej, generał Maczek z nieomylnym swym instynktem żołnierskim znalazł wyjście. Sam poszedł do walki z reprezentacyjnym niejako kombinowanym oddziałem i zaznaczył krwawo udział swej brygady. Jej gro i 3 bataliony czołgów zostały na tyłach i, choć bez sprzętu, znalazły się w Wielkiej Brytanii. A później, pojedynczo czy grupkami dołączać zaczęli ci spod Montbard i cudem prawdziwym sam generał po nowym epizodzie swej Odysei, o którym daje pasjonującą opowieść. Grunt, że było z kogo stworzyć mocne kadry dywizji pancernej w Wielkiej Brytanii. Brakowało 2 rzeczy dość istotnych — ludzi i sprzętu. Tymczasem wobec grożącej inwazji trzeba było wejść jako pełnowartościowe jednostki bojowe w skład sił mających bronić tej wyspy. Wszystko musiało się zamienić w brygady i bataliony przewożonej piechoty w składzie 1. Korpusu Wojska Polskiego, zanim napływ sprzętu pozwolił na przejście do pierwszej fazy motoryzacji. A wreszcie zimą 1941 roku ukazały się pierwsze czołgi, dosłownie jako nagroda dla naszych spieszonych czołgistów za doskonałą postawę żołnierską.
Odtąd szybko dojrzewa koncepcja naszej dywizji pancernej i dowódca korpusu patrzył na postępy w tym kierunku z uczuciem, że to się dokonuje rzecz wielka, a zarazem i z niepokojem, że ten żarłoczny noworodek cały korpus pochłonie. Pochłaniał istotnie zgodnie z etatami gro elementu kadrowego i specjalistów. A gdy zawiodły rachuby na wydobycie z Rosji niezbędnego żołnierza na uzupełnienie, pochłonął w końcu i same bratnie oddziały. Ale dojrzała w ciągu 3 lat dywizja tak wyćwiczona, zżyta i zgrana, jakby się składała nie z żołnierzy tułaczy cudem tu pozbieranych, ale ze starego, zawodowego, regularnego wojska, wyposażona w sprzęt tak potężny, jak marzył sobie przed laty w odważnej książce Vers l'armée du Mathieu, pułkownik de Gaulle. I taki był na jej czele dowódca, jakiego wyobrażał sobie wtedy, nie w odległym, głębokim schronie przy lampce naftowej, czekający na zestawienie wiadomości, ale sam na polu walki, bezpośrednio, osobiście ją prowadzący. Dodajmy, że jak maczek pod falezy, z czołgu dowodzenia głosem, a w nocy śpiący w wygrzebanym pod czołgiem dole. Całość książki napisana jest porywająco, ale kampania w Normandii, przedstawiona przez generała Maczka, to fragment epopei. Tylko że roi się on od tak rzeczowego, prozaicznego pozornie materiału jak numery korpusów i dywizji niemieckich, z którymi nasza pancerna musiała przez 3 dni prowadzić samotnie walki na wszystkie strony, liczby czołgów i dział zniszczonych, jeńców wziętych i liczby strat własnych, ciężkich, wielokrotnie mniejsze od niemieckich. Za każdego żołnierza polskiego zabitego lub rannego pod falezy paru Niemców było w niewoli, a drugie tyle zabitych czy rannych. Był w tym zadziwiający zbieg okoliczności, że to polskiej dywizji przypadło być, jak wyraził się marszałek Montgomery, korkiem zatykającym butelkę z Niemcami. Ale było może i przewidywanie, że ten polski korek cały ich napór wytrzyma. A był i inny zbieg okoliczności, że wśród dywizji niemieckich, potrzaskanych tu przez naszą dywizję pancerną, była druga dywizja pancerna, z którą biła się brygada Maczka pod Wysoką w pierwszych dniach kampanii wrześniowej. Odwet był jednak nie tylko na niej i na kilku innych, elicie niemieckiej broni pancernej. To był punkt, w którym rozstrzygały się losy kampanii na zachodzie i w tym właśnie punkcie broń polska odniosła druzgocące zwycięstwo. Podobnie jak generałowi Andersowi, zwycięzcy spod Monte Cassino, tak i generałowi Maczkowi, zwycięzcy pod Falaise, zarzucają niektórzy w kraju i na emigracji, że wojska swego nie szczędzili w tych i innych bitwach. Straty w dywizji generała Maczka były duże, bolesne, ale nie większe niż w dywizjach sprzymierzonych, a pomszczone sowicie. A na teorię wojny, bez narażania się na straty, daje on dobitną odpowiedź. Istotnie, nie wolno cofać się przed perspektywą strat, gdy nie tylko honor narodu naszego w grze, ale sprawa nasza, którą tylko czyn żołnierski utrzymywał na powierzchni, a nie wypełnienie zadania, aby strat nie ponieść, byłoby zatraceniem tych ogromnych wartości moralno-politycznych, które wytworzyła Polska walcząca w kraju i na obczyźnie. Generał Maczek widział to z przedziwną jasnością i szedł po tej linii bez wahania, jak tego kraj od nas oczekiwał i żądał. Aż do uroczystej chwili, gdy uczestniczył w akcie bezwarunkowej kapitulacji Niemców, a dywizja jego została wyznaczona do zajęcia Wilhelmshaven. Ten triumf żołnierza nie był triumfem sprawy polskiej. Pierwsza dywizja pancerna przestała niebawem istnieć, ale żyć będzie zawsze w miłującym wspomnieniu narodu i nie tylko Polaków. Wraz z jej dowódcą, przy końcu jego książki,
Odbywamy dwukrotnie jej drogę przez Francję, Flandrię, Holandię, raz wśród walk, drugi raz szlakiem cmentarzy żołnierskich i wiernej pamięci ludności miast i miasteczek przez tę dywizję kiedyś oswobodzonych i wdzięczności przekazywanej tam już następnym pokoleniom. Jest to wspaniała karta naszych dziejów, nie tylko wojskowych. Pamiętnik ten jest cennym źródłem historycznym i historyczną powieścią, niekłamaną w niczym. Tym więcej, że jest pisany z głęboką miłością tej swojej dywizji, z prawdziwie bratnim uczuciem dla swych towarzyszy broni każdego szczebla, wdzięcznością dla każdego, kto dopełnił powinności, uznaniem każdej zasługi, wyrozumiałością dla błędów, szczerą sympatią dla sprzymierzonych, przełożonych i kolegów brytyjskich i kanadyjskich. Raz tylko znajdzie się tu zgrzytnięcie zębami. Bardzo zrozumiałe. Pisał to żołnierz z duszą dowódcy, kochany przez swych żołnierzy, gorący Polak i dobry, szlachetny człowiek. Niechże ten raport z jego żołnierskiego zawodu, złożony narodowi, znajdzie się w ręku tysięcy Polaków. Generał Kukiel. Część pierwsza. Lata sielskie, anielskie. Rozdział pierwszy. Wstęp i kilka słów o sobie. Od podwody do czołga. Tak. Od wozu drabiniastego, zaprzęgniętego w silne konie w latach 1919-20, przewożącego 6 do 8 morowych chłopaków, uzbrojonych w KB i granaty ręczne, a ponad wszystko w ochotę do walki. Poprzez półciężarówki i ciężarówki samochodowe, przewożące każda kilkunastu nie mniej morowych ułanów czy strzelców konnych w roku 1939, ale już z bogatym dodatkiem broni przeciwpancernej i lekką okrasą czołgów lekkich i artylerii, aż do ciężkiej, ale jak szybkiej i zwrotnej dywizji pancernej w latach 1944-45 z jej Cromwellami i Shermanami, niszczycielami czołgów i Sextonami artylerii samobieżnej. Oto na przestrzeni jednego ćwierćwiecza od 1919 do 1945 roku przeżycia wojenne żołnierza polskiego w jednostkach, które można by objąć wspólną nazwą jednostek szybkich, w których szybkość i ruchliwość była założeniem, a siła dezyderatem i dążeniem, zanim się zrealizowała w ostatnim etapie. Czy naprawdę była taka prosta linia rozwojowa podwoda, samochód, czołg? Chyba nie. Na taką jednak linię najłatwiej mi nawiązać moje wspomnienia osobiste, które tak często stają się wspomnieniami oddziału przeze mnie dowodzonego, że nieraz trudno je rozgraniczyć. Może nie najbardziej błahym szczegółem dla mych wspomnień jest, że urodziłem się w Małopolsce Wschodniej, w powiecie lwowskim. Fakt, który nadał dużo kolorytu moim przeżyciom wojennym w latach 1918-20 i w 1939 roku. Kształtowała mnie, mój charakter, moją mentalność, a nawet poniekąd i moją sylwetkę żołnierską, ta sama rzeczywistość przedwojenna przed rokiem 1914 i potem lata wojny do 1920 roku. Ta sama rzeczywistość w Małopolsce, która urabiała równolegle typ akademika lwowskiego i krakowskiego, typ przyszłego legionisty i typ oficera rezerwy armii austriackiej. Z tej samej ławy szkolnej czy uniwersyteckiej jeden znalazł się w legionach, drugi w CK austriackim pułku. Wychowała nas ta sama wielce patriotyczna i prężna atmosfera uczelni wyższych i średnich zakładów naukowych w Małopolsce, to samo rozczytywanie się najpierw w Sienkiewiczu, a potem w Mistrzach Młodej Polski, Kasprowiczu, Wyspiańskim, Żeromskim i innych.
I jak przez chorobę wieku dziecięcego przechodziliśmy wszyscy od Skrzetuskiego do Kmicica, od Judyma do Rozłuckiego i tak dalej. Żeby jeszcze bardziej zagmatwać obraz mej sylwetki, oto jako student Uniwerku Lwowskiego, mówiliśmy słuchacz, odbyłem przeszkolenie i pierwsze ćwiczenia w Związku Strzeleckim i tylko z powodu przedwczesnego powołania mnie do armii austriackiej nie dostałem się do Legionów, ale zostałem strzelcem tyrolskim. 4 lata studiowałem na Uniwersytecie Lwowskim filozofię ścisłą pod kierownictwem dużej miary pedagoga profesora Twardowskiego i polonistykę u profesorów Bruchnalskiego i Kallenbacha. Dla polonisty pracowałem nad filozofią Sebastiana Petrycego, filozofa XVII wieku, który przekładając na język polski Platona i Arystotelesa, przekład opatrywał na marginesie obszernym komentarzem. I komentarz ten, mimo przemożnego wpływu świętego Tomasza z Akwinu, odsłaniał wiele oryginalnych myśli naszego polskiego filozofa. Ale, żeby wyłowić te błyski oryginalności, trzeba było dla porównania przedrzeć się przez Grekę Platona i Arystotelesa i łacinę Tomasza z Akwinu. Ogrom benedyktyńskiej pracy. Gdy oddałem tę pracę w seminarium profesora Kallenbacha podczas dyskusji nad nią, gdy tezy me były sprzeczne z poglądami jedynie wtedy drukowanej pracy profesora Stanisława Kota o Petrycym, miałem po mej stronie 2 kolegów, późniejszego profesora Wacława Komarnickiego, zmarłego w Londynie po wojnie, i doktora Włodzimierza Jampolskiego, mego serdecznego przyjaciela, redaktora Kuriera Lwowskiego, rozstrzelanego przez Niemców we Lwowie w 1943 roku. W roku 1913-14 pracowałem głównie w seminarium profesora Twardowskiego nad tematem zakresu psychologii uczuć. Wyraz uczuć w literaturze. Dość oryginalne przygotowanie dla przyszłego oficera i dowódcy różnych szczebli na wojnie jednej i drugiej. Pierwszą wojnę światową przetrwałem sportowo i z pewnym rozmachem w formacjach wysokogórskich i narciarskich pułku tyrolskiego, w którym w miarę postępu wojny coraz mniej było Tyrolczyków, a coraz więcej bliskich mi pokrewieństwem krwi Kroatów. Dziadek mój był pochodzenia kroackiego. Byłem w moim batalionie jedynym oficerem Polakiem. Nie wolno mi więc było być najgorszym. Mnożyły się wstążeczki odznaczeń, ale i rosło doświadczenie w walkach górskich. Do końca mojej służby wojskowej byłem szczęśliwym, gdy teren na mapie zaczynał się gmatwać i czernić warstwicami. Najlepiej mi się wtedy wojowało. Przydało mi się to i na Podkarpaciu w 1918-19 roku, i na Podhalu w 1939, a nawet pod Falaise w 1944. A z polskim problemem, już nie abstrakcyjnym, zetknąłem się z powrotem dopiero na wiosnę 1918 roku, podczas 3-miesięcznego urlopu na dokończenie mych studiów uniwersyteckich. Już zaczynała się rysować budowla zwana monarchią austro-węgierską i kilku młodych oficerów w mundurach legionistów i armii austriackiej zebrało się w jednej z kawiarni lwowskich z arcyważnym zagadnieniem, co i jak na wypadek załamania się Austrii. Był z nami porucznik Nitman i Felek Daszyński, Hoffman i Stark i K. Schleyen, i kilku innych, których nie pamiętam. Ale urlop mój wcześniej się skończył niż monarchia austro-węgierska. Do spisku już nie dołączyłem, gdyż koniec wojny zastał mnie daleko i wysoko, bo ponad 3000 metrów w Alpach austriackich, w pułku, który wciąż chciał wygrać wojnę dla Austrii. Dzięki zupełnemu brakowi wiary w to zwycięstwo, a dobremu opanowaniu nart, jeszcze tego samego dnia, w którym przyszła wiadomość o załamaniu się frontu na dole, znalazłem się w Trydencie i dalej jakimś ewakuowanym pociągiem
w Wiedniu. Mętne wiadomości o sytuacji w Małopolsce, pierwsze odgłosy walk we Lwowie i przesadzone wieści o trudnościach wydostania się z Wiednia na wschód radziły przedzierzgnąć się w cywila. To też zrobiłem i, pożegnawszy się serdecznie z bardzo mi oddanym ordynansem osobistym, którego patriotyzm ukraiński wzywał do formacji siczowych, udałem się do Krakowa. W Krakowie chciano mnie wcielić do oficerskiego oddziału pilnującego magazynów, gdyż na razie nie formowano oddziałów frontowych, po prostu z braku szeregowych, gdy oficerów było pod dostatkiem. Chcę się dostać do walczącego Lwowa, do mego Lwowa. A gdy linia Przemyśl-Lwów jest przecięta przez Ukraińców, próbuję dostać się od południowej strony przez Podkarpacie. To też dzień 14 listopada zastaje mnie w długim ogonku oficerów do raportu dowódcy garnizonu Krosno. Wszyscy uszeregowani według rangi. Kapitanowie, porucznicy, podchorążowie, a na szarym końcu ja. Wprawdzie już oberleutnant, wedle ostatnich mianowań listopadowych, ale w cywilnym ubranku. Siwy pułkownik Swoboda przechodzi od jednego do drugiego, wysłuchując niekończącej się litanii. Ten prosi o przydział do Krosna, tamten o urlop, o superrewizję i tak dalej, aż do mnie proszącego o przydział do formacji odchodzącej najprędzej na odsiecz Lwowa. Na to z jowialnym uśmiechem chwyta mnie pułkownik w ramiona, mówiąc: wreszcie mam dowódcę kompanii odsieczy, gotowej do odmarszu, ale dotychczas bez dowódcy. Jeszcze tego samego dnia obejmuję dowództwo kompanii krośnieńskiej, bo tak się będzie nazywała. Co za pierwszorzędnych chłopaków w niej zastałem. Podporucznicy i podchorążowie Kulczycki z Krosna i Bartosz z Jasła, obaj z armii austriackiej, legionista ze Szczypiórna Czerniatowicz i legionista Szmyt ze Lwowa. A strzelcy? Pół na pół stary żołnierz z przeróżnych frontów i zdarzeń armii austriackiej czy legionów i chłopcy nieletni, niedorostki, wprost z ławy szkolnej lub spod opiekuńczych skrzydeł matki. Chłopacy z Krosna i od Rzykonia, Potoka i Jasła. Był zapał i entuzjazm, i gdy rano, witając się z kompanią, a nie znając dobrze polskich regulaminów i zwyczajów, rzucałem kompanii okrzyk: ochota jest, chłopcy? To w gromkiej odpowiedzi: ochota jest, panie poruczniku! Było tyle kapitału zaufania, że na wszystko można było się odważyć z taką kompanią. Nic, że połowa nie umiała używać sprzętu bojowego, nawet ładować karabinu. Nic, że taki student, inteligent z Krosna, gdy w pierwszym boju wygarnął wręcz na kilka kroków z karabinu, to na widok osuwającego się ciała rozbeczał się na głos i trzeba było niemal bitwę przerwać, by go uspokoić. Nic, że ubrane to było, pożal się Boże, a uzbrojone jeszcze prymitywniej. Nic to wobec tej ochoty, tego zapału, który zrozumie tylko ten, kto przeżywał podobne chwile w tym jedynym listopadzie 1918 roku w Polsce. A w kilka dni później, 20 listopada, ruszyła wyprawa na odsiecz Lwowa. Ruszyła na Sanok, gdzie złączyła się z kompanią porucznika Bolka Czajkowskiego. Kompanią, która przebiła się z bronią z Borysławia, której duszą i sercem był porucznik inżynier Szczepanowski ze znanej polskiej rodziny pionierów przemysłu naftowego. Złączyła się też z kompanią sanocką, dowodzoną przez oberlejtnanta kawalerii Leszka Pragłowskiego w czarnych salonowych spodniach, gdyż wypadki zaskoczyły go na jakimś 5 o'clocku w okolicy Sanoka. Odcinek drugi. Z kompaniami tymi przyszła cała paka pierwszorzędnych żołnierzy i dowódców, którzy znajdą się potem w mojej kompanii lotnej, a potem w baonie szturmowym, jak podchorąży Zygmunt Zawadowski, wielkiej miary zabijaka, wypadowiec o bujnej już przeszłości kawalerzysty w Legionach, a przedtem wiertacz naftowy na Trynidadzie.
Jak podporucznik Tyszkiewicz, jak podchorąży Michalewski, oddany mi żołnierz we wszystkich formacjach, którymi dowodziłem, dziś zamieszkały w Detroit, w Stanach Zjednoczonych. Jak podchorąży Mrówka z Krosna, jak podchorąży Stradin, Gruzin nie mówiący po polsku, jak wybitni podoficerowie z Haczowa Kielar, Stepek Szajna, Szponar, Wojtun, Bienia i inni. Rozdział drugi. Wyprawa na Chyrów. Szczęście żołnierskie jest od początku z nami. W nocy z 20 na 21 listopada na stację kolejową Ustrzyki Dolne na linii kolejowej Sanok-Chyrów z dwóch stron wjeżdżają dwa pociągi. Jeden nasz, z improwizowanym opancerzeniem przednich wagonów, obsadzony przez mych chłopaków, drugi ukraiński z batalionem siczowników i baterią dział polowych. Chłopcy moi, ostrzeżeni przez polskich kolejarzy, są szybsi i po krótkiej utarczce, w której KB i ręczne granaty wzięły po raz pierwszy udział, pociąg ukraiński opanowany, a z nim pierwszy prezent, cztery działa polowe oddane naszej grupie. Telegraficznie wezwana obsada artyleryjska z Krakowa, złożona z samych oficerów i podchorążych, pozwala za 3 dni uruchomić pierwszą baterię polską w naszej grupie. Pierwszy sukces działa cuda i po szeregu potyczek już z końcem listopada zdobywamy węzeł kolejowy Chyrów. Grupa nasza, zasilona batalionem 20. Pułku Piechoty, cwancygerzy z Matką Boską, jak nazywaliśmy we Lwowie ten pułk jeszcze austriacki, uderza w kierunku na Sambor, by jak najprędzej odciążyć Lwów, o który nam wszystkim tak chodzi. Główne natarcie, jakby się to dziś nazywało, prowadzi ten świeży batalion, wsparty tą baterią i naszą pancerką, mocno już podciągniętą przez wmontowanie na lory dwóch dział i wzmocnienie częściowego opancerzenia w warsztatach kolejowych. Ale batalion z elementem rekruckim utyka w natarciu na Felsztyn, pierwszy przedmiot w drodze na Sambor. Zalega w ogniu artylerii ukraińskiej i dalekich ogni CKM. Coraz dalej do Lwowa, coraz dalej do Sambora, a nawet do tak bliskiego Felsztyna, którego kominy dymią poza wzgórzem. Temperament ponosi nas młodych dowódców, którym dotychczasowe sukcesy uderzyły jak woda sodowa do głowy. Zbieramy się razem i idziemy do dowódcy pułkownika Swobody z nielada propozycją, a raczej niezwykłą prośbą, by powierzył dowództwo w ręce energiczne i młode. Ja jestem mówcą, a porucznik Pragłowski upatrzony na tego dowódcę. Pułkownik Swoboda, starszy rangą i wiekiem, którego wypadki wyciągnęły z emerytury na jakieś stanowisko administracyjne w armii austriackiej, człowiek pełen patriotyzmu i dobrych chęci, ale wstrząśnięty teraz niepowodzeniem akcji, warunkuje swą zgodę od tego, jak większość oficerów grupy na to się zapatruje. Zwołana odprawa oficerska daje nieznaczną większość pułkownikowi Swobodzie. Przeważa duża liczba oficerów artylerii, użytych jako obsługa działów baterii i ona decyduje. Wobec tego proszę pułkownika o energiczne rozkazy do dalszej akcji. Rozkaz jest energiczny, ale tylko w formie i trybie rozkazującym. Oto to, czego nie dokonał cały batalion 20. Pułku Piechoty. Ma wykonać teraz jedna kompania krośnieńska, dotychczas odwodowa. Ale cóż robić po tej formie niemal buntu z powodu ślamazarskiej akcji, powiedzieć, że to przerasta zadanie jednej kompanii? Trzeba płacić za pierwszą chęć buntu, choć z tak szlachetnych pobudek. Zabieram się do wykonania. Zbieram kompanię i dyrygując jeden pluton wzdłuż toru kolejowego, który będzie wsparty ogniem naszej pancerki, sam resztę kompanii prowadzę, już przesłonięty zapadającym zmrokiem, bijącą się dolinką między wzgórzami, z których ukraińskie CKM za dnia tak się nam dawały we znaki. Kierunek wybrany jest kompletnym zaskoczeniem dla Ukraińców, jak i natarcie nocne, bezpośrednio po utknięciu natarcia dziennego.
Wychodzę łatwo na tyły stacji kolejowej, przygotowanej do obrony, ale tylko z kierunku Chyrowa. Wzięć jeńcy, 3 CKM, jedno działo 75-milimetrowe, przygotowane do strzału na wprost wzdłuż toru kolejowego. Poszło naprawdę łatwo, jak bardzo często w kryzysach bitwy. Obie strony przeżywają je jednocześnie i baon ukraiński był w takim samym stanie wyczerpania jak nasz baon 20. pułku piechoty. Ale na tym nasz zryw ofensywny skończył się. Na długie tygodnie zimowe zalegamy w Chyrowie, trzymając miasto i klasztor jezuitów na Bąkowicach, gdy Ukraińcy siedzą naokoło na wzgórzach, waląc w nas z dział i CKM-ów. Tracimy nawet przejściowo Chyrów i znowu go odbijamy już jako wzmocniona grupa brygadiera Binkiewicza. Chyrów miał się stać nie tylko punktem przejściowym w marszu na Lwów. Stał się dla nas na długie dni i noce, tygodnie i miesiące zimowe, naszym garnizonem, naszymi leżami zimowymi, jakby określił Sienkiewicz, z barażem, od czasu do czasu obleganym przez Ukraińców. Jedynie szosa i tor kolejowy na Ustrzyki-Sanok łączyła nas z polskim zapleczem. Często jednak zapominało się, że to wojna. Szkoliło się naszych ochotników i doskonaliło w użyciu wszelkiej broni. Nieraz czask RKM-ów i CKM-ów w wąwozie szkolnym zlewał się w jeden ton z seriami karabinów maszynowych w akcji. A gdy śniegi pokryły wzgórze, wśród ćwiczących na przeciwstoku narciarzy często wybuchał pocisk artyleryjski przenoszący zabudowania klasztorne. Sielanka jeszcze bardziej łudząca wieczorami na kwaterach. Kompania Borysławska, Krośnieńska i Sanocka, nowo stworzona kompania ciężkich karabinów maszynowych, której byłem dowódcą, złączyły się w batalion strzelców sanockich pod dowództwem porucznika Skiby, adwokata z Małopolski. Cały baon zakwaterowany był w klasztorze na Bąkowicach, na południowym skraju Chyrowa. Słynny zakład naukowy ojców jezuitów, dziwnych i nad wiek wyrosłych, dostał wychowanków, rozmieszczonych plutonami po sypialniach. Oficerowie mieli swoje pokoje, w których pełno było i gwarno przy kartach i kieliszku, przy rozmowach głośnych, śpiewach, muzyce, bo był i fortepian, i skrzypce. Nieraz alarm nocny tak nie męczył, jak te nocne rodaków rozmowy. Piło się tęgo. Wszystkie fasony akademickie na wzór korporacji i wojskowe z trzech armii protegowały ten zwyczaj. Byliśmy młodzi, bardzo młodzi. Nie piłem tylko wtedy, gdy miałem na oku jakąś wyprawę, wypad czy rozpoznanie, albo gdy w kościach czułem, że coś się gotuje. Szanowano tę moją abstynencję, bo mimo oficjalnego dowodzenia kompanią CKM-ów, byłem specjalistą od ciągłych wypadów i mir mój ustalił się wśród kolegów. Nie wiem, czy to ta atmosfera listopada 1918 roku, która nas zlepiła, czy wspólne przejścia wojenne, które pachniały zawsze przygodą, nieraz pisaną przez wielkie P, czy też życie w kupie, jak w domu akademickim, sprawiły, że koleżeństwo osiągnęło najwyższy poziom. Pamiętam, jak z nieudanej wyprawy, bo i takie się zdarzały, wróciłem ostatni i bardzo późno, gdyż trzeba było jakiegoś naszego rannego wyciągnąć z opresji. Zastałem skonsternowanych kolegów. Oto jeden z nas, porucznik Zalewski, dostał nerwowego szoku i powtarzał w kółko: Maczek nie wrócił. I gdy przemawiałem do niego i uspokajałem jak dziecko, przez długi czas dostawałem odpowiedź: nie, 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 to nie ty. Maczek nie wrócił. Ale były i godziny poważne. Rozmów i dyskusji niekończących się, które znowu przypominały mi dom akademicki we Lwowie na Łozińskiego 1. Problemy zawiłe roztrząsane przy syku lampki spirytusowej prymusem zwanej dla zagotowania wody na herbatę. I godziny artystyczne, gdy któryś z nas na fortepianie melodiami wyczarowywał Lwów, a porucznik Czerniatowicz, nasz skrzypek, targał strunami naszej uczuciowości.
On to po wypadzie na Smereczną skomponował jakiś zlepek kujawiaków, który nazwał Smereczna Marsz. Pozytywną stroną było, że poznawaliśmy się nawzajem, swe wartości i słabizny, co tak ułatwiało potem dobór ludzi do zadań i do specjalnych oddziałów. Jedyną formą ofensywną pozostały wypady, raczej płytkie, dorywcze, z garstką mych dobranych, uzbrojonych w ręczne granaty, gdyż miałem słabość do tej broni, hukiem i efektem łatwo stwarzającej zaskoczenie. Wypady, by wziąć jeńca, usunąć jakiś dokuczliwy karabin maszynowy, by niepokoić, by udawać siły, których nie było. Pamiętam jeden z takich wypadów o formie i zasięgu głębszym, gdyż go szczegółowo wypracowałem. Oto Chyrów, obsadzony przez siły 2 do 3 baonów, z 2 dionami artylerii broni się jako izolowany ośrodek oporu, wiszący zaopatrzeniem w żywność i amunicję, na jednej linii kolejowej Chyrów-Zagórz. Ale na tyłach naszych, na wzgórzach wzdłuż linii kolejowej, siedzą luźne grupy ukraińskie, rwące nasze linie zaopatrzenia. Jedna z takich grup, kilkanaście kilometrów na zachód od Chyrowa, podciągnęła baterię haubic tak, że tor kolejowy w tym miejscu znalazł się w zasięgu skutecznego ognia artylerii i systematyczne ostrzeliwanie zaczęło hamować nasze dostawy. Dostałem od brygadiera Minkiewicza problem ten do rozgryzienia. Przez cały tydzień, noc w noc, w śniegu po pas brnąłem z patrolem na różne punkty górskie. Godzinami leżałem na śniegu, gdy wysłany przeze mnie oddział w innym miejscu starał się sprowokować ogień tej baterii, aby ustalić dokładnie stanowisko jej na tyłach ukraińskich. Wreszcie zafiksowałem ją ponad wszelką wątpliwość. Znajduje się w dolinie poza wsią Smereczną na skraju lasu, który zbiega stromym stokiem z grzbietu górskiego. Jest szansa wydostania się w nocy na ten grzbiet pomiędzy 2 placówkami ukraińskimi i 2 z rzędu dukta leśna sprowadzi wprost w dół na baterię. Korzystając z możliwości doboru ludzi, wybrałem ponad 100 z porucznikiem Szafranem jako moim pomocnikiem. Całość przebraną na wierzch, na płaszcze, w świeżo wyfasowaną bieliznę, by nie odcinać się w nocy od tła śniegu, poprowadziłem gęsiego pomiędzy ubezpieczeniami ukraińskimi, sam na szpicy z 2 zgranymi ze mną chłopakami, by nikt mi z myleniem trasy lub przedwczesnym strzałem nie sknocił planu. Ostrożny i uciążliwy marsz w głębokim śniegu po stokach zjadł większą część nocy i już prawie dniało, gdy z rozpaczą stwierdziłem, że musiałem minąć tę kierowniczą duktę leśną. Głęboki śnieg wypełnił przestrzeń dolną, w której odległość od pni wyraźnie zarysowuje duktę, a rozłożyste gałęzie w górze z okapami śniegu zamącają ten obraz. Trzeba było zawracać. Na szczęście niedaleko, by wreszcie odkryć zawianą śniegiem duktę, którąśmy minęli. Dukta odnaleziona. W głębokim śniegu, potykając się o wykroty drzew powalonych, zbiegamy kupą w dół. Zanim dobiegliśmy do stanowisk działu, odezwał się jakiś CKM ukraińskich ubezpieczeń, wyraźnie waląc na ślepo wprost przed siebie, nie orientując się jeszcze, skąd nadciąga zagrożenie. Zaalarmowana i zdezorientowana obsługa działu wybiega ze wsi, prowadząc konie do działu, by je wycofać w tył. Wpada wprost w nasze ręce. Zdobyte działa wraz z końmi uprowadzamy jako zdobycz. Nie obchodzi się jednak i bez strat. Mamy 2 rannych, między nimi porucznika Szafrana z przestrzeloną piersią. Jesteśmy głęboko na tyłach ukraińskich, ale ani dział, ani rannych powrotną drogą po stromych stokach nie przeprowadzimy. Decyduję się przebić główną drogą wijącą się w wąwozie aż do doliny rzeki Strwiąż i toru kolejowego. Liczę na szybkość i na ogólną dezorientację w szeregach ukraińskich. Jest pewne ryzyko,
że się możemy postrzelać z wysłaną przeze mnie częścią oddziału, która miała nad ranem natarciem frontalnym na część stanowisk ukraińskich u wylotu wąwozu odwrócić uwagę od naszego zamierzonego powrotu poprzednią drogą grzbietem górskim. Mamy szczęście. Strzelanina sprowokowana tym natarciem milknie, zanim dochodzimy do stanowisk ukraińskich. W dobrym czasie odwraca uwagę. Podchorąży Zawadowski ze szpicą zaskakuje od tyłu niespodziewający się z tego kierunku uderzenia i bez straty bierze do niewoli pluton ukraiński z dwoma CKM-ami i już bez trudu triumfującą kolumną ze zdobytymi chałubicami maszerujemy na Chyrów. A że na górach był głęboki śnieg, a w dole roztopy i błoto, to nie wyglądamy całkiem na nieskalane duchy w obrudzonej bieliźnie wdzianej na płaszcze. Tak to wojowali moi ochotnicy z Haczowa, Krosna i Odrzy Konia, z każdym dniem wyrastając z amatorów ochotników na oczaskanych w boju wiarusów. Front pod Chyrowem, w równej mierze zasilany nowymi oddziałami z obu stron, coraz bardziej sztywniał dla Ukraińców jako ubezpieczenie południowego skrzydła, dla nas ubezpieczenie sił pod Lwowem i we Lwowie, a co najważniejsze, odciążenie wciąż ciężko walczącego Lwowa. Jak to wyglądała ta nasza wyprawa ochotnicza na odsiecz Lwowa z punktu widzenia nieco szerszego, powiedzmy, operacyjnego? Ale nie od stolika sztabowego wyższych dowództw, ale od nas, zapalonych młodych poruczników czy podchorążych prących do uwolnienia Lwowa. Z początku bardzo naiwnie, niemal dziecinnie. Jak nie możemy się dostać do Lwowa wprost z zachodu przez Przemyśl, Gródek, Jagielloński, to dostaniemy się od południa, od Podkarpacia. Przecież jesteśmy odsieczą Lwowa. Potem, gdy wleźliśmy do Chyrowa i utknęli, poważnieliśmy, a z nami i nasze zadanie. Ubezpieczamy Lwów od południa, właśnie od Podkarpacia, i wiążemy poważne siły ukraińskie, które zwolnione mogłyby zaważyć w bitwie o Lwów. A potem, gdy Lwów miasto coraz bardziej dawał sobie radę sam, cel operacyjny komplikował się. Stanęliśmy na rozdrożu. Na lewo pierwotny cel Lwów, na prawo zagłębie naftowe z tysiącami uświadomionych narodowo-robotników polskich, którym tylko rzucić broń i zorganizować, i powstanie nowa siła. Na tyle lat przed Stalingradem, ma się rozumieć, w ogromnym pomniejszeniu, niemal astronomicznym, stanęliśmy przed podobną sytuacją jak Hitler. Moskwa czy Baku? Za dużo było wśród nas Borysławiaków i Małopolan ze wschodu, by ten drugi problem stale nas nie nęcił. Oto w te zimowe miesiące w Chyrowie powstała wśród nas myśl radykalnego rozwiązania tego problemu. Jakkolwiek front w samym Chyrowie był twardy, to boki jego, a szczególnie południowo-zachodnie zalesione wzgórza były miękkie, czego dowodem sukcesy naszych wypadów na Słochynię, Teleśnicę i na Smereczną. A tą Teleśnicą czy Smereczną można, wykorzystując drogi obchodzące od południa Chyrów i Sambor, osiągnąć przez wzgórza schodnicy sam Borysław. Byle tylko uskrzydlić dobrany oddział, a świetne warunki śnieżne w tej porze roku prosiły się o taki kulik saniami. Po zwalczeniu małych oddziałów, jakie jedynie mogliśmy spotkać na naszej drodze, jednym tchem znajdziemy się w Borysławiu. Dużo amunicji i ręcznych granatów i pokaźny zapas karabinów, a z miejsca zwielokrotnimy nasze siły w Borysławiu i zaważymy na ogólnej sytuacji. Ja miałem poprowadzić ten wypad. Gdy więc porucznik inżynier Szczepanowski z Borysławiakami opracowywał plan, co się zrobi w tym mieście, ja ze swoimi zająłem się technicznym przygotowaniem takiego ruchomego oddziału na wozach, pierwszej idei prymitywu motoryzacji oddziału. Powrót brygadiera Minkiewicza z urlopu i jego zastrzeżenia, że ogołocenie Chyrowa z 200 do 300 doborowych żołnierzy zmniejszy wartość obrony węzła, przekreśliły ten plan.
Kto miał rację, brygadier czy my? Trudno bezstronnie dziś ocenić. Ostatecznie wykonanie tylko mogło to obiektywnie stwierdzić, a do niego nie doszło. Szkoda. Jedno jest pewne. Idea oddziału szybkiego na wozach, w tym wypadku na saniach, z dobranym elementem żołnierskim, choć stworzonego może dla jednego specjalnego zadania, pierwszy raz zarysowała się jasno w naszych myślach i pragnieniach i wypłynie ona znowu, jak tylko okoliczności na to pozwolą. Rozdział trzeci. Lotna kompania powstaje i staje się użyteczna. W kwietniu 1919 zluzowała nas na odcinku chyrowskim trzecia dywizja legionowa, a baon strzelców sanockich przesunięto pod Lwów do rejonu sądowej Wiszni. Były znaki na niebie i na ziemi, że coś nadchodzi większego, pełne oczekiwania i naprężenia. Były umysły nas młodych. Już nawet nie przesunięcie na któryś z odcinków obrony Lwowa co kilka miesięcy temu było szczytem naszych marzeń, ale coś poważniejszego wisiało w powietrzu. Skończy się nasze dreptanie na miejscu. Nasze małe sukcesy, tu jakaś górka zdobyta, tam wieś zajęta, kilka CKM-ów lub garstka jeńców, nawet te działa z takim triumfem przeprowadzone przez front. Ciągnęła nas przestrzeń. Awantura na większą skalę. Myśl ruchu nieprzerwanego. Na wierzch wylazła przysypana żalem i goryczą, że jej nie wykonano. Idea uderzenia oddziałem na wozach na Borysław. Czy wiedział o tym ówczesny dowódca 4. Dywizji Piechoty generał Aleksandrowicz, jego szef sztabu pułkownik Tyszkiewicz? Czy wyczuł te nastroje? Wezwano mnie do sztabu dywizji i zaproponowano, by wobec rozwiązania baonu strzelców sanockich i wcielenia częściowo do 18. Pułku Piechoty, a częściowo do 37. Pułku Piechoty, wyciągnąć mych szturmowców i stworzyć ruchomy oddział na szczeblu dywizji. Ile było w tym myśli pułkownika Tyszkiewicza, a ile mojej? Ile wzorów istniejących, a znanych nam w armii austriackiej, Jagdy komando? Trudno mi dziś powiedzieć. Gotów jestem w całości zasługę tej idei oddać pułkownikowi Tyszkiewiczowi i sztabowi 4. Dywizji Piechoty, gdyż dzięki ich pomocy i energii w pierwszych tygodniach organizacji oddział ten powstał. A powstanie pretensjonalnej nieco i zawiłej nazwy tego oddziału najlepiej określało nadzieje związane z tym nowym tworem. Lotna kompania pościgowa 4. Dywizji Piechoty, potem lotna kompania szturmowa. Pretensjonalna, ale może nie w złym znaczeniu, bo żołnierz lubi takie nazwy specjalne jak szturmowy, lotny, pościgowy i chętnie za nie płaci krwią na polu bitwy. Tak w przeddzień niemal ofensywy majowej w 1919 roku z rejonu pod Lwowem powstała moja lotna. Organizacja prosta. Oficerowie, poczet dowodzenia, mały zwiad konno. 4 plutony strzeleckie na zarekwirowanych częściowo wozach, częściowo na silnych wozach taboru poaustriackiego. Uzbrojenie KB i dużo ręcznych granatów ofensywnych. Austriackie Stielgranaten. Silny pluton ciężkich karabinów maszynowych. 4 CKM i 2 moździerze wkrótce wzrośnie do 8 CKM-ów przez uzupełnienie ze zdobyczy. Zebrałem wokół siebie wszystkich znanych mi zgranych w wielu akcjach ochotników z całego baonu strzelców sanockich. Dostałem zapewnienie z dywizji, że będę miał pierwszeństwo w uzupełnianiu mych stanów, gdy zajdzie potrzeba, najlepszymi żołnierzami oddziałów dywizji. Lotna kompania powstała naprawdę z doboru. Jeszcze dziś pamiętam skład dowódczy. Dowódcy plutonów. Porucznik Kulczycki, porucznik Witek, porucznik Czerniatowicz, podchorąży Zawadowski, a plutonu CKM porucznik Walasek. Połowa maja 1919 roku. Zaczęło się.
Od świtu strzelanina, huk dział. Mijają nas kolumny piechoty i artylerii. Jesteśmy w odwodzie. Po południu rozkaz z dywizji do marszu. Podsuwają nas na wysokość wysuniętego rzutu sztabu dowódcy 4. Dywizji Piechoty. Mamy być osłoną sztabu. Już tak kiedyś w niedawnej przeszłości było. Idę piechotą obok dowódcy i jego szefa sztabu, szosą oblaną słońcem i staram się przypomnieć sobie. Tak, już tak było z tą osłoną sztabu pod Chyrowem. W drugiej akcji na ten węzeł kolejowy na Podkarpaciu. Wezwał mnie wtedy nowy dowódca grupy, brygadier Minkiewicz. Wobec wejścia do akcji dwóch świeżych baonów beselerczyków, baonów regularnego wojska, mam ściągnąć w tył moich ochotników, gdyż oddział mój będzie ochraniał linie komunikacyjne grupy. A już widziałem to nowe wojsko, i aż mi oczy się świeciły do ich nowiutkich niemieckich mundurów i oporządzenia bojowego, do porządeczku i dyscypliny. Cóż wobec nich, moi kochani chłopcy ochotnicy, ubrani pół po wojskowemu, a pół po cywilnemu. I za zaszczyt chciałem sobie poczytać, że będę oto pożyteczny dla takiego regularnego wojska polskiego. Ale już drugiego dnia, jaka zmiana! Wzywają mnie znowu do sztabu pracującego w wagonach kolejowych. Oto baony zaległy frontalnym natarciu w dolinie rzeki Strwiąża i nie można ich ruszyć ku przodowi. Tymczasem zakreśla się ruch przeskrzydlający batalionu ukraińskiego, który w przedłużeniu wychodzi wprost na sztab grupy. Mam wobec tej sytuacji przedłużyć mą kompanią lewe skrzydło natarcia i przez zajęcie i utrzymanie za wszelką cenę dominującego wzgórza w tym rejonie ubezpieczyć i skrzydło, i sztab grupy. Trzymanie tej góry jest rozstrzygające w obecnym położeniu. Szybko podciągam mych ochotników i przesuwam pod osłoną wysokiego nasypu toru kolejowego, za którym zalegli beselerczycy. Nie podoba mi się i boli zaobserwowany fakt jakiegoś nieznanego mi dotychczas sposobu walki. Żołnierze leżą dobrze ukryci i wysuwają z karabiny ponad głowy, na oślep w przód strzelają. Nieostrzelany, surowy rekrut. Dałem się nabrać poprzedniego dnia wyglądem i energicznym stukaniem w obcasy. Tymczasem oddział mój posuwa się szybko po stoku góry. Szczęście żołnierskie z nami! O ułamek minuty przed Ukraińcami osiągam grzbiet. Szybko wyrzucone dwa CKM-y sieją długimi seriami w masę nierozwiniętego baonu ukraińskiego, którego ubezpieczenia minęły nas w lesie, idąc w skośnym do nas kierunku. Po kilku minutach batalion w rozsypce rozpryskuje się formalnie na grupy żołnierzy, zbiegających z powrotem w dół, pozostawiając na miejscu zaskoczenia pięć ciężkich karabinów maszynowych i kilkunastu zabitych i rannych. Zadanie wykonane. Utrzymanie wzgórza za wszelką cenę nie będzie już trudne. Ale nie dają mym myślom spokoju ci na dole, strzelający z ponad głowy. Przecież oni nigdy nie odczepią się od tego zbawiennego nasypu toru kolejowego, nie ruszą naprzód i nie zdobędą Chyrowa. Odcinek trzeci. Chwila walki wewnętrznej. Czy to aby nie będzie niewykonaniem rozkazu trzymania góry? Zostawiam jeden pluton mój ze zdobycznymi CKM-ami, a sam z resztą kompanii zbiegam w dół w ślad za uciekającymi Ukraińcami. Bez dalszej walki wkrótce znajduję się na głębokich tyłach i dochodzę do szosy i toru kolejowego i rzeki, ale już poza pozycją obronną Ukraińców, między nimi a Chyrowem. Zapadająca szybko w górach noc sprzyja mi. Wpadają mi teraz w ręce niemal bez walki grupki oddziałów, wozy z zaopatrzeniem, jakiś dowódca niedużej rangi, zdaje się porucznik, ale robi się pewien ruch, padają poszczególne strzały. Szukam oparcia i przyjaciela w terenie. Obsadzam CKM-ami pagórek, zamykający w tym miejscu dostęp szosą i torem,
Nastawiam moje CKM, korzystając z jasnej nocy księżycowej, do strzału na wprost, tak jak w tych warunkach można to było zaimprowizować. Sam grasuję z kompanią na szosie, wyłapując co się da i przygotowując zasadzki plutonów w razie wycofywania się Ukraińców na Chyrów. Przygotowania moje wieńczy nad ranem sukces. Wycofujący się oddział ukraiński, zaskoczony ogniem z CKM z mej reduty, a ręcznymi granatami z zasadzek i gromkimi hurra całego oddziału, rozprasza się, nie podejmując zupełnie walki. Droga na Chyrów otwarta. Jeszcze w tym samym dniu zajmę go z patrolem mym na saniach, wyprzedzając grubo oddziały grupy. Ale wracam do Lotnej i do Drohobycza. Takie to myśli spod Chyrowa przeżywam, maszerując obok szefa sztabu 4. Dywizji Piechoty pułkownika Tyszkiewicza, i przez chwilę nie słyszę nawet, że mi coś przedkłada. Coś, co brzmi jak przedłużenie mych wspomnień. Przecież oni taką robotą nigdy nie wezmą Drohobycza. Tak jak wtedy tamci Chyrowa. Czyżby identyczna szansa dla mego oddziału? Wysuwam moją propozycję. Znam Drohobycz i jego okolice jak własną kieszeń. Kończyłem gimnazjum w tym mieście. Jako harcerz dużo się nawałęsałem po tych polach. Dostaję pozwolenie w formie rozkazu pomóc pułkowi czołowemu w opanowaniu miasta. Podciągam prędkowozy z moim oddziałem do ostatniej przesłony terenowej, którą osiągnęły oddziały w natarciu. Dzielę kompanię na mniejsze oddziały szturmowe z granatami ręcznymi i wskazuję w terenie przedmioty łatwe do osiągnięcia po zapadnięciu zmroku. Zmrok w międzyczasie zapada. Zapewniam sobie ogień artylerii na pewne partie z kraju miasta, więcej dla odwrócenia uwagi niż dla bezpośredniego zysku. Sam z dwoma plutonami posuwam się znanym mi podejściem terenowym, omijając miasto od wschodu i kierując się najkrótszą drogą na rejon dworca głównego i olbrzymiej od benzyniarni przylegającej do niego. Dalekie światła, świsty lokomotyw świadczą o gorączkowej ewakuacji. Gdy wpadam w pierwsze zabudowania przedmieścia, z daleka, z różnych punktów miasta zrywa się gwałtowna strzelanina. Wpada w to huk artylerii własnej. Tym lepiej. Mnie się udało przeniknąć bez zatrzymania. Rzucamy już teraz żmudne przerażenie płotów i murów i biegniemy szybko ulicą główną dworcową, byle prędzej do dworca. Jesteśmy młodzieńczo prężni i nierozważni. Ktoś nuci: hej, kto Polak, na bagnety. I za chwilę wszyscy drą się w niebo głosy, ale zamiast zgubnych następstw ma to raczej zbawienne. Tupet nasz paraliżuje reakcję Ukraińców, wprowadzając wśród nich istny zamęt. Otwierają się drzwi i okna i wylatując z domostw, uradowani Polacy chcą pomóc, dają wiadomości, prowadzą. Dopiero na samym dworcu kolejowym dochodzi do krótkiej walki na ręczne granaty. Zatrzymujemy 3 pociągi pod parą. Na jednym wywożona artyleria, na pozostałych cenny sprzęt zdemontowany z odbenzyniarni. Zanim zebraliśmy się o świcie dnia następnego, oddając miasto oddziałom dywizji, zmiana sytuacji ściągnęła nowe zadanie dla kompanii lotnej i to do natychmiastowego wykonania. Oto posuwająca się równolegle na południe 3. Dywizja Legionowa na kierunku Chyrów Borysław została zatrzymana w górzystym i zalesionym terenie schodnicy koło Borysławia. A 9. Pułk Ułanów, jako oddział łącznikowy między obydwiema dywizjami, uwikłał się w walki w kompleksie zalesionym między Drohobyczem a Borysławiem i stracił swego dowódcę majora Bartmańskiego, co zahamowało tym bardziej ruch pułku. Wobec tego kompania lotna ma uderzyć wzdłuż szosy Drohobycz-Borysław dla odciążenia sytuacji przez przeskrzydlenie oporu Ukraińców. Wciąż jesteśmy w terenie mego dzieciństwa.
Znam każdy zakręt szosy na Borysław, każde wzgórze i zalesienie. Ponadto Borysław ma specjalną wartość uczuciową dla nas. Kilka miesięcy przedtem chcieliśmy głębokim zagonem z Chyrowa zająć go i wyzyskać element Polski w tym mieście. Dziś mamy ten oddział ruchomy, który już sprawdził swą wartość bojową w walce o Drohobycz. Oto szanse zrealizowania dawnego planu, choć w odmiennych warunkach. Szybko posuwa się kolumna wozów, poprzedzana konnym zwiadem. Omijam od wschodu kompleks lasów, w którym ma się znajdować 9. pułk ułanów, i ze zwiadem osiągam ostatni horyzont przed miastem, do którego pierwszych zabudowań dzieli nas jeszcze około 3 kilometrów. Przez lornetkę obserwuję duży ruch na skraju zabudowań. Szosą ku nam sunie nieprzerwana kolumna, raczej zwarta masa, strumień ludzi. I ciszę przerywa nagle odgłos setek syren, szybów naftowych i dzwonów w kościołach. To nie Ukraińcy. To masa robotników polskich naftowych na wieść o zajęciu Drohobycza sama rozbraja oddziały i instytucje ukraińskie i wychodzi na spotkanie żołnierza polskiego. Chwila, która na zawsze pozostanie w mej pamięci, to słońce majowego dnia na szosie do Borysławia i to słońce w stęsknionych sercach prostych ludzi, witających oswobodzicieli. Jak Lwów i wiele miast i miasteczek przedtem i potem ludność Borysławia, stolicy Zagłębia Naftowego Polskiego, stwierdzała manifestacyjnie swą polskość. Ulegliśmy stokrotnej przemocy. Rozdrapano mój oddział. Każda polska rodzina chciała gościć i poić jednego z mych chłopaków. A chłopcy z Borysławia w cywilnych ubrankach, z zaimprowizowanymi opaskami biało-czerwonymi, ze zdobycznymi karabinami objęli samorzutnie ubezpieczenia i narzucili się na przewodników dla mych patroli dla nawiązania łączności z 3. Dywizją i z 9. Pułkiem Ułanów. Wymogłem jedynie tyle, że obiecano mi w razie alarmu lub nowego rozkazu syrenami zawiadomić, by mi zniesiono mych żołnierzy na oznaczony plac alarmowy. Gdy na drugi dzień na rozkaz dywizji kolumna ruszała na stryj, długiego czasu trzeba było na świeżym powietrzu i przy wstrząsie pędzących wozów, by chłopcy moi byli znowu żołnierzami. Ale jeden zawód był oczywisty. Nie dane mi było naprawdę walczyć w Borysławiu ani przedtem w zimie, ani teraz na wiosnę. Rozdział 4. Wyścig lotny do Zbrucza. Szybkie wysunięcie się kompanii lotnej na miasto Kałuż przez stryj zajęty już przez nasze oddziały zaskoczyło zupełnie Ukraińców. Obrona ich na południowo-wschodnim brzegu Łomnicy była w trakcie obsadzania przez Baon Siczowy. Duży most na rzece konstrukcji drewnianej był przygotowany do zniszczenia w oryginalny sposób. Oto w dwóch miejscach mostu przygotowano sterty suchego, łatwopalnego materiału i skrzynie ręcznych granatów. Gdyśmy podeszli do mostu, jedna sterta bliższa nas buchała już jasnym płomieniem, druga była jeszcze niezapalona. Na naszą szpicę zbiegającą do mostu posypał się grad pocisków z domostw przeciwległego brzegu. Mimo dwóch rannych kaprale Wojtun i Bienia podbiegają do palącej się sterty i osłonięci ogniem pierwszych karabinów z naszego brzegu zaczynają rzucać do wody palące się bierwiona drzew, a przede wszystkim skrzynie z granatami. Za nimi szybko przebiegł przez most pluton podchorążego Zawadowskiego już bez strat i właściwie na tym cała potyczka się skończyła. Niezorganizowany jeszcze do obrony batalion, rozpełzający się właśnie w terenie dla obsadzenia stanowisk, zupełnie zaskoczony nieprzepisowym tempem, dał za wygraną i ścigany ogniem naszym uchodził na wschód. Droga na Stanisławów była otwarta. Jeszcze przed tym miastem wychodzące z podziemia POW wyszło na nasze spotkanie. Sam środek miasta był już wolny. Funkcjonowało
POW i uzbrojona straż obywatelska. Na przedmieściach jeszcze ociągali się z reakcją Ukraińcy. Na zaimprowizowanym przez ochotników pociągu, który podjechał naprzeciw nas, wjechałem do miasta z częścią kompanii, a reszta prędko dołączyła w wyścigu z 9. pułkiem ułanów. Miasto było wolne i w sposób entuzjastyczny dawało temu wyraz. Jeszcze tego dnia częścią oddziału zająłem nieuszkodzony most na Dniestrze pod Niżniołem, odsuwając możliwość reakcji ukraińskiej daleko od tego miasta. Po wkroczeniu do Stanisławowa położenie na jakiś czas ustabilizowało się. Weszliśmy w upalny, suchy czerwiec i kompania lotna objęła dozorowanie Dniestru dla ubezpieczenia dywizji od obszaru pokucia, trzymanego wciąż przez Ukraińców. Równało się to wywczasom, zasłużonemu przez żołnierzy odpoczynkowi. Nadeszła kontrofensywa ukraińska, która zepchnęła oddziały na linię Żurawna i rozkaz ściągnął kompanię z tego letniska do odwodu dywizji. Jako pierwszy punkt przeznaczenia osiągnęliśmy wioskę Czerniów, u stóp wzgórza dominującego w promieniu kilku kilometrów nad płaszczyzną, aż pod Dniestr. Klucz pozycji 4. Dywizji Piechoty niedaleko miasta Żurawna. Był dokuczliwy upał. Rozleźliśmy się w oczekiwaniu na obiad po chałupach wiejskich, na czas, by ukryć się przed burzą, która z ulewą i gromami przyleciała od rzeki Dniestru. I zaledwie ostatnie grube krople deszczu przestały bębnić po szybach domostw, a palące słońce z powrotem oblało płaszczyznę, nadlecieli gońcy wystraszeni z taborów naszych, że Ukraińcy uwijają się wśród wozów i zajęli już wschodnią część wsi. Burza bowiem zastała nas w sytuacji wejścia do wsi od strony frontu trzymanego przez jakiś oddział dywizji tak, że nasze tabory były chwilowo najbliżej tego frontu. A oto co się stało. Jakiś nie najpodlejszy batalion siczowników, zdaje mi się kołomyjski, wyzyskał sprytnie burzę i ulewę i zaskoczył obsadę polską reduty, a teraz posuwa się przez wieś, połykając niejako nasze części taborowe. Nie było czasu na wymyślne manewry. Odruchowe przeciwuderzenie jednego plutonu lotnej likwiduje zagrożenie we wsi. Teraz jeden pluton na wprost, na redutę, sparty ogniem wszystkich cech AM-ów porucznika Balaska. Pozostała część kompanii rusza szybko pod osłoną wysokiego nasypu kolejowego, by uderzyć na wzgórze ze skrzydła. Tylko oddział bardzo zgrany z oficerami, którzy rozumieli się w mig, mógł wykonać to uderzenie z tej rozlazłej przed chwilą kupy żołnierzy kryjących się przed burzą po domach. Ale poszło. Jak z nieba, teraz już jasnego po burzy, odezwały się w czas działa pancerki polskiej, która wyjechała z zakrętu toru, zaalarmowana przez dywizję stratą wzgórza. A chłopaki moich plutonów poszli jak w dym, źli, że przerwano im obiad, a ponoć Polak, jak głodny, to zły. Reduta została odbita z taką szybkością, z jaką nogi żołnierza mogły zdążyć po stromym stoku ze stratami minimalnymi, gdy szybki ruch prędko wprowadził ich w martwe pole w stosunku do wysoko porozstawianych CKM-ów ukraińskich. Gdy na grzbiecie wzgórza byłem zajęty porządkowaniem obsady, gdyż za dużo zgęściło się żołnierzy w jednym miejscu, jak na wściekle teraz odgryzającą się baterię ukraińską, zziejany goniec wzywa mnie w dół do pancerki do jakiegoś wysokiego dowódcy. Zbiegam. Z KB, przewieszonym przez plecy, z dwoma ręcznymi granatami za pasem osmolony i obłocony, i w tej groźnej postaci melduje się u dowódcy, który podjechał na front na pancerce. Był nim komendant Józef Piłsudski. Pisze komendant, bo takim był dla mnie z czasów mych studiów uniwersyteckich we Lwowie, z czasów Związku Strzeleckiego. Tak go tytułowałem w jedynym osobistym zetknięciu się w roku 1913,
gdy w lokalu związku na ulicy Kadeckiej we Lwowie meldowałem się jako wartownik na służbie. Znajomość zresztą jednostronna. Piłsudski nie pamięta, bo skąd mógł pamiętać jednego ze swych młodych strzelców zaprawiających się w niedzielę i wieczory w kunszcie rycerskim. Melduję się więc przepisowo, szarżą, nazwiskiem, etc. i zdaję relację z bitwy. Oczy Piłsudskiego lustrują mnie badawczo, wreszcie z uśmiechem odzywa się. — Ale to groźnie wyglądacie, poruczniku. — Ale z tą górą to załatwiliście się szybko. Trzymajcie tylko ją, zanim nadejdą oddziały waszej dywizji. Spocony więcej tym meldowaniem się niż całą bitwą, opuszczam pociąg. W kilka tygodni potem dostaję awans za wybitny czyn na polu bitwy. Ale coś w sztabie w górze sztabowcy wyraźnie pokiwali, bo zostaję mianowany porucznikiem, którym już byłem od listopada zeszłego roku. Kończy się więc na razie na ogromnym honorze awansu na polu walki, a weryfikacja w następnym roku naprawia ten błąd i zostaję kapitanem z datą wsteczną tej czerwcowej bitwy. Incydent ten ma głębsze następstwa. Ilekroć los mnie styka z marszałkiem Piłsudskim, tylekroć w rozmowie wypływa mój groźny wygląd z ręcznymi granatami za pasem spod Czerniowa. Nie wiem, czy w tyle lat później, gdy brałem udział w ostatniej wileńskiej grze wojennej prowadzonej przez marszałka, cień spod Czerniowa nie zaważył na wysunięciu mego opracowania na czoło innych przez życzliwsze ustosunkowanie się do tego porucznika z ręcznymi granatami. W każdym razie tak mi się wtedy zdawało, może w mej skromności, gdyż w opracowaniu mym niczego mądrzejszego nie napisałem w porównaniu z innymi współtowarzyszami gry wojennej. Lotna stała się pupilkiem dywizji. Gdy mijała pułki piechoty czy artylerii, towarzyszyły jej radosne i przyjazne okrzyki. Mimo tego, że uzupełniając się ogołacała nieraz z najlepszych żołnierzy inne oddziały, co nie zawsze wyrabia popularność. A już dwa oddziały, 9. Pułk Ułanów i Dion rozpoznawczy rotmistrza Risa, stale współpracujący z lotną, specjalnie zaprzyjaźnił się z tymi Ułanami na wozach, mimo zaciętej nieraz choć szlachetnej rywalizacji. Robiliśmy sobie nawzajem różne kawały, jak to bywa nieraz w najbardziej kochającej się rodzinie. Pamiętam, jak po bitwie pod Kałuszem, gdy otworzyła się wolna droga na Stanisławów i oddział przedni kawalerii mijał czołowy pluton lotnej, jak wtedy dowódca plutonu otworzył ogień CKM na wyimaginowego nieprzyjaciela na skraju jakiegoś lasku i zreflektował tym zbyt rączo podążających kawalerzystów i w ten sposób nie dał się ubiec. Współpracując z 9. Pułkiem Ułanów, miałem możliwość poznania i zaprzyjaźnienia się z dowódcami szwadronów i plutonów, jak z rotmistrzem Komorowskim, dowódcą szwadronu CKM, który nie był jeszcze wtedy Borem, opromienionym sławą dowódcy Armii Krajowej, z porucznikiem Tatarą, który zginął potem w wypadku samochodowym w czasach pokojowych, porucznikiem Wanią i podporucznikiem Rzepką i wielu, wielu innymi. Rotmistrz Borkowski, dowódca pułku po majorze Bartmańskim, zaproponuje mi potem wcielenie lotnej jako szwadronu do pułku. Bardzo zaszczytna propozycja, świadcząca o uznaniu dla tego piechura, ale mnie za bardzo smakowała moja mołojecka swoboda, bym chciał się podporządkować. I wzięcie lotnej i jej dobre nazwisko wychodziło już poza ramy dywizji. Była wymieniana w rozkazach, nazywano ją strażą przednią dywizji, nawet dostała się do komunikatu frontu. To wszystko spowodowało, gdyśmy doszli do miasta Buczacza, specjalną wizytę z dywizji generała Żeligowskiego. Przyjechał ze sztabu podpułkownik Jaruzelski z prośbą, by mnie pożyczono jako speca od wypadów do przeprowadzenia wypadu na klasztor w Jazłowcu. Działo się to na tydzień mniej więcej przedtem, zanim szarża pod tym miastem okryje sławą 14. Pułk Ułanów Jazłowieckich.
W klasztorze tym, pod skrzydłami sióstr Urszulanek, schroniła się garstka panienek ze sfery ziemiańskiej, między nimi dwie córki tegoż pułkownika Jaruzelskiego, i zachodzi obawa, że zanim ruszy nasza dalsza ofensywa, zostaną one ewakuowane wraz z siostrami Urszulankami. Sformowano już nawet specjalny oddział do tego wypadu. Trzeba go jednak fachowo poprowadzić. Wezwany do sztabu zapaliłem się do projektu, ale pod dwoma warunkami. Wypad poprowadzi lotna, po drugiej dopiero nocy, bo pierwszą rezerwuję sobie na rozpoznanie terenu. Tyle szumu narobiono koło nas, że nie chciałem ryzykować akcji w nieznanym terenie i warunkach i z nie swoim żołnierzem. Na wywiad dobrałem sobie niezawodnych mych sierżantów Kielara i Szponara z podchorążych Kazia Michalewskiego i, zdaje się, Mrówkę. Podejście Jarem Zakrzewionym nie przedstawiało specjalnych trudności, nawet samo dojście do klasztoru, którego ogród owocowy, obwiedziony wysokim murem, schodził niemal do strumyka. Trudniejsze będzie ubezpieczenie całego wypadu i wyewakuowanie na wozach kogo się tylko da z sióstr i panienek. Wobec tego stworzyłem dwa oddziały. Jeden porucznika Czerniatowicza, a drugi podchorążego Zawadowskiego z zadaniem wyjścia energicznego na dwa grzbiety obejmujące jak ramionami z dwóch stron zabudowania klasztorne i zaangażowanie się w bitwę do czasu, jaki mi był potrzebny. Sam poprowadziłem resztę kompanii, przemykając się Jarem wprost na klasztor. Zaskoczona przez nas, a wypatrzona poprzedniej nocy placówka nie zdążyła oddać strzału, a już przeskakiwaliśmy wysoki mur klasztorny, gdy ostra strzelanina z obu stron upewniła nas, że plan gra, i uwaga, Ukraińców skupia się na tych dwóch grzbietach, którymi nacierają moje plutony. Prędko wyłożyłem, o co chodzi przełożonej klasztoru, zachowującej spartański spokój w tej sytuacji. Podciągnęliśmy podwody i zaczęliśmy ewakuację. Koło samego klasztoru wywiązało się trochę strzelaniny, która wyciągnęła mnie w przód do ubezpieczeń. Gościnny występ udał się w zupełności. Mieliśmy nie więcej niż 2 do 3 lekko rannych, ale za nic w świecie nie mogłem sobie potem przypomnieć ani jednej twarzyczki tak romantycznie wybawionych panien. Nowy zryw ofensywy wysunął nas znowu na czoło dywizji. Buczacz, Czortków, Husiatyn, małe potyczki, małe sukcesy i tak dotarliśmy do rzeki Zbrucz. W jesieni wraz z dywizją przerzucono nas na Wołyń. Gdy dzisiaj patrzę w przeszłość, przeszło 40 lat temu, jestem pełen podziwu dla żołnierza ochotnika, którym dowodziłem od pierwszych dni listopada 1918 roku do końca 1919 roku. Żołnierza, który stawał się nim nieraz dopiero w pierwszych walkach, bez poprzedniego przygotowania i metodycznego szkolenia. Od pierwszej chwili, gdy ci starsi wśród nich, ostrzelani już na niejednym froncie, orzekli, że ich porucznik umie chodzić między kulami, co miało być i komplementem dla zachowania się osobistego w boju i dowodzenia nimi, od tej chwili dali mi całe swe serce i zaufanie. Jak łatwo to było dowodzić wami, kochani moi chłopcy z Lotnej, jak łatwo mieć sukcesy. Wy z Krosna, Odrzykonia, Haczowa i Sanoka, i wy tak bliscy mi ze Lwowa i Borysławia. Rozdział 5. Bez własnego oddziału. Na zimę 1919-20 roku wyciągnięto mnie czasowo do oddziału operacyjnego frontu generała Listowskiego. Szefem sztabu był podpułkownik dyplomowany Marian Przewłocki i jego to była myśl. Szefem oddziału operacyjnego był major Jabłoński, który zginie przy końcu kampanii jako dowódca 11. Pułku Ułanów.
czasowo przedłużyło się do wiosny 1920 roku. W oddziale operacyjnym przeszedłem ofensywę kijowską, ale już po reorganizacji w sztabie drugiej armii generała Raszewskiego i doczekałem się Budionnego. Z pasją i temperamentem dowodziłem na mapie chorągiewkami oznaczającymi ruch jego brygad i naszych oddziałów. Rozumiałem i mogłem wczuć się w psychikę generała Raszewskiego, oficera byłej armii pruskiej, gdy którejś nocy zbudziłem go ważnym meldunkiem o niepowodzeniu któregoś z pułków kawalerii pułkownika Dreschera. Na mój meldunek otrzymałem zdziwioną odpowiedź. — Co mi pan porucznik melduje za głupstwa? Przecież był pan obecny, gdy Drescherowi dawałem rozkaz rozbicia tej bandy Budionnego, a pan tu plecie o cofaniu się. Nie rozumiał stary generał, by rozkaz bez względu na stopień realności miał być niewykonany. Wkrótce potem, gdy Budionny mimo tych i innych rozkazów wcale robił postępy i groził rozerwaniem frontu południowego, zdarzyła się grabka wyrwania się od wojowania na mapie. Kapitan Benedykt, szef oddziału drugiej armii, przyłapał i odcyfrował depeszę Budionnego, alarmującą wyższe dowództwo o zupełnym braku amunicji, szczególnie artyleryjskiej, a podającą dokładne rozlokowanie brygad w rejonie miasta Korca. Zmontowano koncentryczne uderzenie wszystkim, co druga armia miała do dyspozycji. Z północy, z lasów Ludwipolskich, miała uderzyć 6. Dywizja Piechoty, a z zachodu wzdłuż osi Równe – Korzec, 3. Dywizja Piechoty Legionowa generała Berbeckiego, ubezpieczona od południa działaniem 9. Pułku Ułanów. Ponieważ koncentracja sił naszych nie nastąpiła przed natarciem, ale miała nastąpić dopiero w pobliżu przedmiotu natarcia, to jest w rejonie Korca, troską dowódcy armii była olbrzymia luka między podstawami wyjściowymi obu dywizji, która miała się dopiero zmniejszyć w miarę posuwania się natarcia. Zatrzymano wobec tego załadowywanie ostatnich dwóch baonów 4. Dywizji Piechoty, jednego z 37. Pułku Piechoty, a drugiego z 18. Pułku Piechoty, które jako ostatnie miały odejść za dywizją na front północny pod Głębokie. Dodano do tego jedną baterię szkolną 75 mm i wyładowujący się właśnie szwadron CKM 11. Pułku Ułanów i ja miałem objąć dowództwo nad tą grupą z tytułu znajomości oddziałów 4. Dywizji Piechoty. Tak stworzona grupa miała wiązać natarcie obu dywizji, uderzając przez Międzyrzecz Korzecki na Korzec. W ostatniej chwili dowództwo objął świeżo przybyły do sztabu z 6. Armii major sztabu generalnego Wolf, a ja zgłosiłem się na ochotnika jako adiutant, by znajomością dowódców w oddziałach pomóc Wolfowi w dowodzeniu. Jedyną moją ambicją było dorwać się znowu do linii, do prawdziwych zdarzeń na froncie, a nie na nie mniej prawdziwych zresztą na mapie. Odcinek 4. O świcie, zdaje się, dnia 1 lipca 1920 roku, ruszyła nasza grupa łącznikowa na Międzyrzecz Korzecki. Zdobyła go i bardzo energicznie, prąc naprzód i spychając oddziały kozackie, w późnych godzinach popołudnia docierała do zachodnich domostw miasta Korca, rokując szybkie nawiązanie łączności z 6. Dywizją Piechoty i 3. Dywizją Legionową, i pełny sukces tak zamierzonej operacji. O tym czasie nastąpiły dwa po sobie biegnące zdarzenia, które diametralnie zmieniły cały obraz. Najpierw otrzymaliśmy ogień artylerii z północy z kierunku spodziewanego ruchu 6. Dywizji Piechoty, a potem z południa przyleciał z patrolem 9. Pułku Ułanów podchorąży Wielerzyński, jeden ze znanych mi Borysławiaków z listopada 1918 roku, z następującym meldunkiem. Przysyła go na własną odpowiedzialność porucznik Adam Epler, dowódca baterii 3. Palu, znany mi dzielny artylerzysta spod Chyrowa, z ostrzeżeniem,
że generał Berbecki całkiem nie zamierza uderzać na Korzec i że negatywnie ustosunkowuje się do rozkazów armii. W jego obecności dał rozkaz dowódcy Straży Przedniej dywizji, podpułkownikowi Bończy Uzdowskiemu, z chwilą zetknięcia się z kozakami i po wymianie strzałów, natychmiastowego powrotu do Równego. Dodatek był jeszcze bardziej pesymistyczny. Oto podchorąży Wielerzyński ledwie dotarł do nas wobec zarysowującego się manewru kozackiego, okrążającego naszą grupę od południa. Ładna sytuacja. A oto Baony zmachane całonocnym marszem i całodniową poważną akcją. Trzeba działać szybko. Proponuję odskoczyć na północ, na Lasy Ludwipolskie, gdzie połączymy się z 6. Dywizją Piechoty, jeśli już nadciąga, a w każdym razie w lasach nie damy się rozbić kawalerii. Jeśli już nadciąga, gdyż w tym czasie wysłane rozpoznanie stwierdziło obecność małych oddziałów kozackich, od których przedtem już otrzymaliśmy ogień artylerii. W każdym wypadku lasy te pokrywają duży obszar aż z powrotem do rzeki Choryń i są idealnym terenem do wycofania się. Ale major sztabu, generał Wolf, przy najlepszych zapewne chęciach, nie miał doświadczenia bojowego i zastosował jeden z przeżytków regulaminu austriackiego, który na wypadek cofania się stosował w nieskończoność idące szufladki. Schwarm Weise Zurück. Jedna drużyna cofa się, druga strzela i tak do znudzenia, aż się skończy pole ćwiczeń w garnizonie albo nerwy i siły człowieka na wojnie. I to w terenie zupełnie otwartym, 30 kilometrów do Chorynia. Baony z dobrym żołnierzem niemal do zmroku stosując tę metodę zaczęły się wycofywać. Taka taktyka stwarza mnóstwo niespodzianek taktycznych i psychologicznych. W pewnym momencie powstało zamieszanie w oddziałach. Wówczas major Wolf, dzielnie zresztą reagując dla zapobieżenia panice, wysłał mnie w przód do plutonu 37. Pułku Piechoty, który jako straż tylna osłaniał odskok szwadronu CKM 11. Pułku Ułanów. Gdy co sił w koniu podskoczyłem do plutonu i powtórzyłem rozkaz, dowódca tegoż, nieznany mi na nieszczęście podoficer, rzucił zjadliwą uwagę. To tak łatwo dawać takie rozkazy z konia. Tak mnie to ubodło i rozgniewało, że zeskoczyłem z konia i zostając z plutonem odpowiedziałem, że pokażę, że taki rozkaz można dać też pieszo. Objąłem dowództwo nad eksponowaną strażą tylną i wysuwając się w wysokim zbożu do przedniej linii po daniu kilku wskazówek, by nie strzelać aż na mój rozkaz, zacząłem obserwować przedpole. Do dziś zostało mi z tych wrażeń z rozległych pól Ukrainy i Wołynia uczucie, że największym wrogiem naszym były wtedy te wysokie zboża pokrywające pola. Jak to okopać się z możliwym polem ostrzału? Jak przeciwstawić się szarżom kawalerii, gdy dla oddania strzału trzeba było stanąć, a wyjątkowo klęczeć? Te zagubione plutony i drużyny, nie widzące się nawzajem i bez łączności ogniowej, w morzu falującego bujnego zboża bogatej ziemi ukraińskiej czy wołyńskiej. A w zmiennej sytuacji nie było czasu na spreparowanie odpowiednio tego terenu do obrony. Falisty teren pod Korcem umożliwiał podejście skryte kawalerii do ostatniego grzbietu o jakieś 600 metrów przed nami. Zza tego grzbietu wysuwały się co chwila do połowy wysokości jeźdźca sylwetki kawalerzystów, krzyczących coś w naszą stronę i wymachujących szablami ponad głowami, jakby dla zastraszenia nas, a dodania sobie odwagi. I szybko chowały się potem za grzbiet pagórka. Ledwie pomyślałem, ale nie mają zbytniej ikry do szarży, gdy zza grzbietu wyrwała się w karierze jakaś setka kawalerzystów. Krzyknąłem — uwaga, ognia! I sam, stojąc, oddałem strzał,
a zdając sobie w tej chwili sprawę, że padł w ogóle tylko ten jeden mój strzał, rzuciłem się na ziemię. Obsypany w tej chwili odpryskami ziemi spod kopyt koni, które przeleciały z obu stron obok mnie, uprzytomniłem sobie, co się stało. Oto, gdy uwaga moja była przykuta do sylwetek ukazujących się i znikających za grzbietem kozaków, nie wytrzymały nerwy przemęczonych żołnierzy i niezwiązanych więzami zaufania z tym sztabowcem, który przyjechał tu nie wiedzieć po co. I albo na widok zrywającej się szarży kozaków zaczęli wyłamywać się z szeregu w tył, albo nawet o ułamek minuty przedtem, powstając i odchodząc w tył, sprowokowali szarże kozaków dotychczas tak powściągliwych. Leżałem w zbożu cały zamieniony w słuch, gdy o kilkadziesiąt kroków drogą przeciągały jakieś oddziały, nie mogąc doczekać się zmroku, gdyż słońce leniwie chyliło się ku zachodowi. Jeszcze przed zmrokiem zajechała niedaleko bateria kozacka i oddała kilka strzałów. Potem i to ucichło. A dochodziły tylko głosy rozmów, śmiechu, krzyków rozłażących się wszędzie żołnierzy. A gdy noc zapadła, jasny księżyc w pełni bardzo utrudnił możliwość wymknięcia się. Podniosłem się ostrożnie i z karabinkiem owiniętym w mundur i bez czapki, by sylwetką nie zdradzić się, bruzdami wiodącymi ku wsi zacząłem wolno, wolniutko oddalać się, by nie zdradzić się zbyt widoczną ucieczką. Odezwały się jakieś krzyki rzucone w moją stronę, na które nie reagowałem i oddalałem się, nie przyspieszając kroku, choć wszystko we mnie parłoby biec. Ognie we wsi i tęskne pienia kozackie z góry przesądziły o dalszej drodze w tym kierunku. Jakimiś mokradłami i zaroślami zacząłem obchodzić wieś, aż po kilku godzinach takiej ostrożnej operacji znalazłem się w lesie. W tym lesie, do którego instynkt samozachowawczy ciągnął mnie od korca. Teraz już nabrałem pewności siebie i z mniejszą ostrożnością, ale większą szybkością, zacząłem maszerować, wybierając drożyny wiodące na zachód lub północny zachód, w lesie wysokopiennym, z plamami poświaty księżycowej, cedzonymi poprzez liście. Było tak dziwnie, ta cisza naokoło i we mnie, po hałasie i emocjach całego dnia to odprężenie, że już odpowiadam tylko za siebie. Gdy zaczęło świtać, zaszyłem się w gęste krzaki i spałem dobrych kilka godzin, budzony od czasu do czasu odgłosami ciągnących oddziałów i dalekiego ognia artylerii. Drugiej nocy zmieniłem taktykę, wiedząc o tym, że lasy nad Choryniem naszpikowane są koloniami polskimi. Zaszedłem do pierwszej izolowanej chaty i tam nakarmiony i napojony maszerowałem już od punktu do punktu, podawany z rąk do rąk, od przewodnika do przewodnika. Gdy po trzech nocach dotarłem do Równego, miasto ze sztabem armii i trzecią dywizją legionową było już niemal zamknięte przez oddziały Budionnego. W sztabie przywitano mnie serdecznie, cieszono się, bo miano mnie już za straconego, gdy major Wolf z resztkami grupy wrócił z niefortunnej wyprawy, ale nie było czasu na cackanie się, sytuacja była poważna. Powierzono mi dowództwo nad dwoma baonami zbiorowymi ad hoc uformowanymi z zadaniem osłony Równego od zachodu i przydzielono o dziwo pluton pancerny o trzech czołgach francuskich. Czy popełniłem wielką herezję, używając czołgów tak, jak użyłem ich w tych dniach początku lipca 1920 roku? Otóż, nie ufając tej zbieraninie w baonach, a nie mając żadnych środków dowodzenia i łączności, przejeżdżałem z plutonem czołgów z odcinka jednego baonu do drugiego, sam siedząc na zewnątrz na ogonie czołga. Zapobiegałem w ten sposób wciąż powstającym kryzysom na tych odcinkach.
W jednym tylko wypadku czołgi te naprawdę strzelały i ukazaniem się odrzuciły natarcie kozackie. W większości wypadków były raczej moralnym poparciem. I gdy ściśle w 20 lat później, w czerwcu, przy odwrocie z Nadmarny we Francji, czołgi me były tak samo oblepione przeważnie przez Senegalczyków, to myślałem sobie, czy nie byłem wtedy, w 1920 roku, takim samym prymitywem murzyna na czołgu. Ale czołga temu, kto mi powie, jak wtedy, w 1920 roku, w mojej sytuacji mogłem lepiej użyć tych aż 3 czołgów. Rozwiodłem się obszernie nad tym epizodem, nie tylko ze względu na koloryt specjalny tego przeżycia, bo nieczęsto jest się przejechanym czy przeskoczonym przez szarże kawalerii, ale dlatego, że incydent ten zaważył mocno na dalszym losie. Oto miałem już dosyć i sztabu, i tego dorywczego dowodzenia nieznanymi żołnierzami. Chciałem z powrotem swoich żołnierzy, których będę nazywał chłopakami i z którymi zwiąże mnie obopólne zaufanie. Gdyby to Lotna była ze mną pod korcem, czy do pomyślenia byłby ten cały incydent? Muszę wrócić do linii. Muszę mieć swój oddział. Jeszcze doczekam się rewanżu. W nocy cała załoga równego przebiła się do Aleksandrii i wkrótce sztab armii znalazł się w Łódzku. Wkrótce potem wysłany jako oficer łącznikowy z armii do grupy generała Krajowskiego, nie mogę wrócić do sztabu swego z powodu odcięcia przez Budionnego dróg wiodących na północ. Melduję się we Lwowie u generała Iwaszkiewicza, prosząc o danie mi szansy stworzenia własnego oddziału na wozach. Rozdział 6. Baon szturmowy 1. Dywizji Kawalerii imienia kapitana Maczka. Nie ma żadnych zastrzeżeń co do stworzenia takiego oddziału na wozach ruchliwego odwodu wyższego dowództwa. W ramach armii generała Iwaszkiewicza działała w ofensywie majowej 1919 roku Lotna, nastawienie więc dla stworzenia podobnego, lecz większego oddziału jest na wszystkich szczeblach sztabu armii pozytywne. Wjeżdżam do Jarosławia z pierwszymi rozkazami organizacyjnymi do dowódcy ośrodka zapasowego, pułkownika Kamionki Jarosza. Narzucony mi tam plan organizacji i szkolenia, obejmujący okres kilku miesięcy, nie jest realny wobec palącej sytuacji na frontach, gdy Budionny podchodzi pod Lwów. Interwencja moja powtórna u generała Kesslera, szefa sztabu generała Iwaszkiewicza, wyciąga mnie ze wszystkim, co się dało wycisnąć z ośrodka, razem około 400 żołnierzy, z Jarosławia pod Żółkiew. W kilka dni później rozkaz dowództwa 6. Armii kieruje mnie jako ubezpieczenie Lwowskiej Dywizji Piechoty na Mosty Wielkie. W małych potyczkach oddział mój, ni to baon, ni to zbieranina 3 kompanii z 2 tylko CKM-ami, gdyż reszta wciąż gdzieś w transporcie, forsuje dopływ Bugu i dostaje rozkaz zajęcia dominującego wzgórza 289 ponad miejscowością Oserdów dla przesłonięcia przegrupowania się dywizji piechoty. I oto pierwszy promyk tego szczęścia żołnierskiego spod Chyrowa i Lotnej. Osiągam szpicą i 2 CKM-ami krawędź tej góry z chwilą, gdy od północnego wschodu niemal w kolumnie posuwa się brygada kozacka. Celny ogień CKM na 800 metrach stłoczonych kawalerzystów daje mi pełny rewanż za te szarże pod korcem. Wprawdzie zapoczątkowuje ona tylko bitwę, gdyż brygada bolszewicka rozwija się szybko i przy wsparciu artylerii i ognia taczanek z obu skrzydeł przechodzi częściowo do szarży, ale nim to nastąpi, wokół wzgórza 289 siedzą już twardo 2 kompanie i ośmielone pierwszym powodzeniem nie dadzą się już zepchnąć ze wzgórz.
Pierwsza bitwa Baonu Szturmowego wygrana. Nie jest to ogromny sukces, ale dla słabo przeszkolonego rekruta w pierwszej bitwie z kawalerią jest to ogromne podniesienie wiary w siebie i zapału. Od tej chyba chwili zaczyna się wyrabiać żołnierz szturmowego Baonu. Zluzowani w nocy przez oddział lwowskiej dywizji piechoty przechodzimy do wsi Dzibułki, gdzie zastaje nas rozkaz organizacyjny dowództwa 6. Armii. Zmienia on zasadniczo naszą przyszłość. Zostajemy wcieleni do pierwszej dywizji jazdy generała Rumla jako Baon szturmowy tej dywizji. Dowódca dywizji ma zapewnić nam potrzebny czas na reorganizację i oddać do dyspozycji ułanów z proporcjonalną liczbą oficerów i podoficerów ułanów, którzy z tego lub innego powodu stracili konie. Ma też zapewnić wozy, etc. Jednocześnie z tym rozkazem zaczynają napływać ze wszystkich stron te uzupełnienia. Jakkolwiek tradycja Baonu szturmowego to zaledwie kilka dni bitew czy potyczek, ale już ustaliły się pewne formy organizacyjne. Wobec tego decyduję się przemieszać element rekrutski z piechoty z tymi uzupełnieniami z kawalerii. Nie mając innego szybszego sposobu, wprost z drogi niejako kieruję uzupełnienia do istniejących kompanii. Doprowadza to do czegoś w rodzaju buntu. Przychodzi do mnie bardzo liczna delegacja podoficerów z kawalerii, bo około 30. W imieniu wszystkich starszy wachmistrz któregoś z wielkopolskich pułków oświadcza, że oni ostatecznie mogą się zgodzić walczyć na piechotę, ale nigdy się nie zgodzą, by ich mieszać razem z piechotą. Moment bardzo krytyczny. Od niego zależy być albo nie być Baonu, zanim jeszcze naprawdę powstał. Stoję otoczony kołem przez podoficerów, przy mnie mój oddany pod chorąży mrówka z lotnej, który po szpitalu dostał się do ośrodka. Muszę zachować spokój, choć kipi we mnie. Zwracam się więc spokojnie do wachmistrza ze słowami: — No to jak nie, to proszę zdjąć pas i oddać go podchorążemu. Podchorąży mrówka odprowadzi wachmistrza do sądu polowego dywizji za odmówienie wykonania rozkazu. Cisza jak makiem zasiał. Wachmistrz oddaje pas, a ja, odczekawszy moment psychologiczny, zwracam się do reszty. — No? A kto jeszcze nie zgadza się, by go mieszano z piechotą? Gdy nie pada ani słowo, wyrywam pas pod chorążemu i rzucam go wachmistrzowi ze słowami: — A to daliście się nabrać młokosom, a teraz nikt za wami. Zabrać pas i marsz do oddziału. Tak w zarodku zgasł sztuczny antagonizm. Piechota czy kawaleria? I nigdy już w batalionie zlepionym z obu czynników nie wybuchnie. A starszy wachmistrz, dzielnie sobie poczynając pod warężem, był jednym z pierwszych odznaczonych w Baonie. Podobna sytuacja powtórzy się jeszcze 23 lata później, w okresie organizacji pierwszej dywizji pancernej, gdy trzeba będzie stopić w jedno kawalerzystów i pancerniaków. Tym razem pancerniacy nie zechcą walczyć razem z kobylarzami. Ale i ten bunt rozwiązałem psychologicznie, bez sądu polowego. Ostatecznie młodsi ludzie nie są winni, gdy padają ofiarami zbyt wyłącznych haseł, że tylko kawaleria, czy tylko pancerniacy itd., itd. Następnego dnia, gdy przyjechał do mnie generał Rumel, Baon był już sklecony i podzielony na grupy wyszkoleniowe. Ćwiczył użycie ręcznych granatów, obsługę LKM-ów i CKM-ów, etc. Generał Rumel rozumiał, że potrzebuje czasu, ale zastrzegał się, że w obecnej sytuacji nie może mi go dać więcej niż 2 do 3 tygodni na przeszkolenie i zgranie batalionu. Bóg zapłaci za to, pomyślałem. Ale jeszcze wieczorem tego dnia rozkaz operacyjny 6. Armii określił zadanie batalionu na dzień następny,
współdziałając z 6. Brygadą Kawalerii, przełamać front 24. Dywizji Sowieckiej pod Warężem dla utorowania drogi Dywizji Kawalerii w ślad za Budionnym kierującym się do Bitwy Warszawskiej. Mogłem śmiało zameldować, że Baon absolutnie nie jest zdolny jeszcze do takiej akcji lub jakiejkolwiek akcji. Ale czy naprawdę mogłem w gorącej, palącej sytuacji połowy sierpnia 1920 roku? Było jeszcze ciemno, gdy kolumna wozów Baonu mijała na szosie na Waręż 8. Pułk Ułanów z grupą oficerów w ciemnych, długich płaszczach austriackich, bo noc była chłodna, z rotmistrzem Krzeczunowiczem, dowódcą pułku na czele. Na osi marszu Baon wyprzedzał zwiad kawaleryjski, a na ogonie dołączyła przydzielona bateria 6. Daku. Nastrój jak przed wypadem nad ranem, gdy niewyspanie i uczucie chłodu przejmującego miesza się z uczuciem tremy i niepokoju, zanim pierwsze strzały wszystko wyrównają. Ale już całkiem rozedniało, gdy podskoczyłem do rozpoznania przybitego celnym ogniem CKM na północnym skraju lasu ze wzgórz panujących z obu stron miasta Waręża. Jakaś jedna, potem druga bateria sowiecka zaczęła się pastwić nad odsłoniętym odcinkiem szosy wypadającej z lasu. Przede mną Waręż, wciśnięty w kotlinę między obsadzonymi przez sowiecką piechotę wzgórzami. Gdzieś daleko na wschód mała strzelanina na kierunku posuwania się 7. Brygady Kawalerii. Nie jesteśmy sami. Między wzgórzami, z których siekł ogień CKM-ów sowieckich, a lasem, przestrzeń otwarta, lekko pofałdowane zboża, kartofliska, kukurydza, jak to te typowe małe chłopskie pulka. Około 1200 metrów, fachowo we mnie ocenia karabiniarz maszynowy, odległość skutecznego ognia ze środkowań CKM-u. Niełatwo będzie się oderwać od tego skraju lasu z nieopanowanym jeszcze elementem żołnierskim. Podciągam przez gońców dowódców kompanii i obserwatora artylerii i daję rozkazy do rozwinięcia się czołowych kompanii z obu stron szosy. Oderwanie się oddziałów od lasu będzie wsparte wszystkimi CKM-ami batalionu i nawałą ogniową baterii DAK. Szkoda, że nie doszła jeszcze druga połowa CKM-ów obiecana przez armię. Gdy zauważam na twarzy jednego z młodych dowódców kompanii, znanego mi dopiero kilka tygodni, zbytnią wrażliwość na pociski świszczące nad głowami, podnoszę się i stojąc na szosie kończę wydawanie rozkazów, choć nie bardzo mam do tego ochotę i czuję pretensjonalność i bezsensowność tego, ale czymś trzeba poderwać morale. Skutek jest błyskawiczny. Młody chłopak wstaje też, kończy się na tym, że wracam do rowu, ściągając za sobą porucznika. Ze stratami, nawet mniejszymi niż przypuszczałem, odrywają się obie kompanie od skraju lasu i paczkami, wykorzystując sfałdowania i pokrycia, wolno zyskują na terenie. Wreszcie są już w połowie drogi między lasem a wzgórzami, a nawet na lewym skrzydle więcej zaawansowani, mimo że skrzydło wisi w powietrzu, ale większe sfałdowania terenu umożliwiają częściowo skryte podejścia. Tu już zalegają na dobre. Zbliża się kryzys bitwy i pierwszym jego objawem jest cisza ze strony naszej baterii, objaśniona potem meldunkiem, że bateria ma jedno działo zdemontowane, brak amunicji i na rozkaz odchodzi do swego dywizjonu, ale też i aktywność nieprzyjaciela nie przechodzi stopnia umiarkowanego. Gdzieniegdzie rozrywa się pocisk artyleryjski na rozciągnięte oddziały, a więc już nie tak wrażliwe. Od czasu do czasu zaszczekają wściekle to stąd, to stamtąd CKM-y. Słonko przygrzewa mocno. Ogień sowiecki wyraźnie słabnie. Czyżby to coś znaczyło?
Wykorzystanym już przez czołowe oddziały podejściem podsuwam kompanię odwodową z zadaniem poderwania do natarcia lewego, więcej zaawansowanego skrzydła Baonu. Zanim to się rozwinie, melduje się u mnie obserwator innej baterii podesłanej na miejsce tej, która odeszła. I w letnie, skwarne, zachęcające do drzemki południe, rzadko przerywane pojedynczymi strzałami, do których słuch się już przyzwyczaił, jak do ćwierkania świerszczy polnych, wpada wściekła nawałnica ognia baterii ześrodkowanego przez lewe skrzydło batalionu, zsynchronizowana z ogniem wszystkich CKM-ów. Kompania odwodowa, która podeszła już do pierwszej linii, podrywa lewe skrzydło, a potem cały już baon, waląc ze wszystkich broni, szybko połyka przestrzeń do wzgórz. Takie zaskoczenie. Właściwie bez zaskoczenia. Nigdy nie doszedłem, czy w tej chwili załamanie się oddziałów 24. Dywizji Sowieckiej, uchodzącej za żelazną, było wynikiem rodzaju fizycznego czy psychologicznego. Faktem jest, że dopiero gdy zajęliśmy miasto Waręż, wyłamując dziurę we froncie sowieckim i zajęliśmy oba wzgórza, zwracając się frontem na boki, znaleźliśmy się wobec reakcji sowieckiej w formie silnych kontrataków, które już im nie wyszły. Waręż był zdobyty. Droga na tyły zagonu budionnego otwarta. Kilku zabitych, kilkunastu rannych nie było zbyt wysoką ceną za sukces tak potrzebny dywizji. Sukces, który w kilka tygodni później generał Rummel, przemawiając do żołnierzy Baonu, nazwał Racławicami Baonu. Dotkliwą była jeszcze tej nocy strata kuchni polowych i wozów Baonu. A stało się to tak. Waręż był ważny nie tylko dla dywizji naszej kawalerii. Był również ważny dla Budionnego i dla 24. Dywizji Piechoty Sowieckiej, która ciągłymi kontratakami przez resztę dnia starała się zrzucić nas w dół i zamknąć drogę. To też, gdy jeszcze w jasny podwieczór dostałem przez rotmistrza Morawskiego ze sztabu brygady rozkaz zejścia z pozycji i ruszenia w ślad za 6. Brygadą Kawalerii, która już przeszła przez Waręż na Tyszowce, wyjaśniłem, że przed zapadnięciem zmroku jest to niemożliwe. Gdy się ściemniło i ustał kontakt z nieprzyjacielem, zacząłem ściągać swe oddziały. Pogoda się zmieniła, padał rzęsisty deszcz. Długo ściągałem zmęczonych żołnierzy, by wreszcie pieszo, bo wozy wciąż jeszcze nie nadciągały, ruszyć. Odcinek 5. Po pewnym czasie natknąłem się na kozaków i musiałem zmienić kierunek na więcej zachodni, w ślad za kawalerią, która też tak skręciła. I wtedy od tyłu doszedł do mnie meldunek 9. Pułku Ułanów, który miał osłaniać tabory dywizyjne, że zaraz po wyjściu z Waręża część taborów została napadnięta przez kozaków. Częścią spieszonego baonu zawracam, ale zastaję już tylko pobojowisko, zniszczone wozy, kuchnie polowe, w tym wszystkie mojego batalionu. W szumiącej ulewie, w rozpaćkanym błocie traktu na komarów został baon sam, bez łączności, bez zaopatrzenia i bez możliwości ruchu natychmiastowego naprzód wobec straty wozów. Dopiero rano nawiązałem kontakt z dowódcą 9. Pułku Ułanów, majorem Dębińskim, który nie miał też łączności z dywizją i podał mi tylko, w jakim kierunku pułk się przesuwa. Pozostało więc jedynie na własną rękę rekwirować wozy i konie. Procedura bardzo uciążliwa w rejonie walk, gdyż ludność przezorna z góry ewakuowała wszelkie konie do lasów i ustronnych miejsc. Tak udział bojowy batalionu szturmowego w bitwie pod Komarowem skończył się na tym pożytecznym jedynie preludium. Ściągnięci do Zamościa, zaczęliśmy dopiero okres organizacji i szkolenia, który nam był obiecany jeszcze w Dzibułkach.
Okres tych kilku tygodni postawił na nogi batalion. Nie wiem, jakim cudem, ale znajdowało się coraz więcej podoficerów i żołnierzy lotnej kompanii, którzy zamiast do swego oddziału ze szpitali i z urlopów wracali do Baonu. Znalazło się kilku oficerów z podporucznikiem Zawadowskim i podchorążem Michalewskim. Adiutanturę objął oficer spod Chyrowa, podporucznik Alojzy Bartosz. Doszły wreszcie reszta CKM-ów i moździerze, no i innowacja na wzór Budionnego, taczanki. Baon szturmowy 1. Dywizji Kawalerii imienia kapitana Maczka, bo tak głosiła urzędowo pieczątka oddziału, był na szczycie swej formy i ochoty bojowej. Większych działań już jednak nie mieliśmy. Z dywizją kawalerii osiągnęliśmy rzekę Słucz i tam na południe od Zwiachla zastał nas koniec wojny polsko-bolszewickiej. Skończył się okres mego życia, który więcej pachniał trylogią Sienkiewicza niż na zachodzie bez zmian Remarka i kolorytem swych zdarzeń raczej nawiązywał do tych przebrzmiałych starych lat. Po skończeniu działań wojennych przez okres przeszło pół roku byliśmy wciąż baonem szturmowym, ale wyraźnie nie wiedziano, co z nami zrobić. Nie mieściliśmy się w nakreślonych ramach organizacyjnych Wojska Polskiego, które wyraźnie i ostro zakreśliły z jednej strony pułki piechoty, a z drugiej kawalerii. Psuliśmy jasność i prostolinijność organizacyjną, jako ani to, ani tamto, a byliśmy za mało konserwatywni i tradycyjni. W końcu nas rozformowano. W dobrych dopiero kilka lat później wypłynie myśl stworzenia batalionów strzelców dla większych jednostek kawalerii. Nowo powstały pierwszy baon strzelców w Chojnicach przejmie tradycję bojową baonu szturmowego kapitana Maczka, a młody oficer tego baonu, kapitan Henryk Piątkowski, zbierze dzieje wojenne baonu jako historię oddziałową, bodajże pierwsza praca pisemna tego późniejszego dowódcy, oficera sztabu i pisarza wojskowego. Część druga. Nie wyszumiała młodość. Rozdział pierwszy. Obejmuję dowództwo 10. Brygady Kawalerii. Gdy z końcem października 1938 roku dostałem w Częstochowie depeszę z Warszawy o mianowaniu mnie dowódcą 10. Brygady Kawalerii, byłem wyraźnie zaskoczony. Z początku nie rozumiałem w ogóle, o co chodzi. Potem nie wiedziałem, czy się cieszyć, czy nie, być dumnym, czy się smucić. Ostatecznie szmat czasu upłynął od lotnej i szturmowego baonu, od tego młodzieńczego szturmu und drang periode, od idei oddziałów szybkich, od improwizacji i szukania nowych dróg. Byłem w tym okresie 18 lat pracy pokojowej, nie licząc krótkich przydziałów do sztabów, kolejno dowódcą batalionu piechoty 26. Pułku Piechoty we Lwowie. Skończyłem doszkalający roczny kurs Wyższej Szkoły Wojennej pod kierownictwem znanego francuskiego pułkownika Fury. Byłem rok zastępcą dowódcy pułku 76. Pułku Piechoty i przez 5 lat dowodziłem z wielką satysfakcją 81. Pułkiem Strzelców Grodzieńskich imienia króla Stefana Batorego. Dużo nauczyłem się i sam, i od nieocenionego mego dowódcy dywizji i przyjaciela generała Franciszka Kleberga. I nie mniej nauczyłem się od tych maluczkich podwładnych mych różnego stopnia wojskowego. Przygotowanie solidne, wsparcie ogiem artylerii i karabinów maszynowych, organizacja, więcej wiedzy niż sztuki, przewidywanie, czego nie masz w głowie, żołnierz będzie miał w nogach i tak dalej. Jednym słowem, solidna, porządna praca, a nie szparki na improwizację. I to doświadczenie może najważniejsze, że bez względu na postęp techniczny, wynalazki i ulepszenia nie zmienia się w niczym psychologia. Dowodzi się zawsze żywym,
normalnym, przeciętnym człowiekiem, którego tylko specjalne okoliczności wynoszą czasem na wyżyny bohaterstwa. A od 4 lat byłem zastępcą dowódcy 7. Dywizji Piechoty w Częstochowie. Dowódcą piechoty dywizyjnej, jak to się nazywało. Z zagadnieniem jednostek szybkich spotykałem się tylko w literaturze wojskowej, dorywczo połykając wiadomości o włoskich jednostkach szybkich, a potem groźnym rozwoju ich w Niemczech i w Rosji w postaci dywizji pancernych i korpusów Motomech. Jedynie gdy byłem kierownikiem ćwiczeń dywizyjnych na mapie czy w terenie, starałem się dodawać improwizowane oddziały przewożone. Nazywano to moim hobby, a wiadomo, że tylko Brytyjczyk jest dyletantem w swym zawodzie, a specem w hobby. Byłem więc raczej dyletantem na tym polu. Ale rozkaz rozkazem. Pojechałem do Warszawy, jak mi kazano, meldować się u szefa sztabu głównego generała Stachiewicza, poprzedniego mego dowódcy dywizji z pierwszego roku mego przydziału do 7. Dywizji Piechoty i u ministra obrony narodowej generała Kasprzyckiego. W sztabach uzyskałem oświetlany z różnych stron pierwszy obraz 10. Brygady Kawalerii. Jednostki, z którą zostałem odtąd związany jak w małżeństwie na złe i na dobre, do końca mojej służby wojskowej poprzez 3 kampanie. Wrześniową 1939 roku w Polsce, francuską w 1940 roku i aliancką w 1944-45 roku. Otóż 10. Brygada Kawalerii była pierwszą jednostką polską całkowicie zmotoryzowaną. Z tradycji była brygadą kawalerii, z istoty brygadą motorową. Gdy jadąc do Warszawy snułem w myślach miraże jednostki rasowej, zaczepnej, choćby miniatury dywizji pancernej, to rzeczywistość oblała mnie raczej zimną wodą. Oto jednostka defensywna, o szybkości straży pożarnej tyle, by na czas zlokalizować pożar to tu, to tam. Brygada w tej koncepcji była raczej próbą defensywnej odpowiedzi na grozę jednostek szybkich dywizji pancernych nieprzyjaciela. Próbą, gdy stosunek góry wojskowej był wciąż jak do eksperymentu. I tak, generał Stachiewicz zaznaczył mi, że brygada nie wykazała się na ostatnich ćwiczeniach międzydywizyjnych i jeśli na następnych ćwiczeniach nie uda mi się wykazać jej użyteczności, to próby trzeba zaniechać. Nie wiem, ile było w tym chęci zdopingowania mnie, a ile wątpliwości prawdziwej co do tej jednostki. Generał Kasprzycki zaś, raczej entuzjasta tej jednostki, kłopotał się głównie długością kolumny. Była pod tym względem pewna psychoza, że gdy brygada w jednej kolumnie ogonem będzie w Warszawie, to nosem już uderzy na przykład o Poznań. Bano się tych 600 maszyn w marszu, gdy potem 4000 maszyn w dywizji pancernej nigdy nie stwarzało problemu. Stąd, dla skrócenia długości kolumn, pomysł przyczep, groźnego dla szybkości i zwrotności brygady wroga. Na szczęście już ujemne doświadczenia z Zaolzia przekreśliły tę innowację. Najbardziej rzeczowych uwag, jak i potem pomocy, udzielił mi generał Regulski w tym trudnym dla mnie okresie. Ale niemniej sytuacja tak wyglądała na ogół, że przez mniej wtajemniczonych byliśmy uważani za niezgrabny twór, którego działanie może być zatrzymane przez drużynę piechoty z działkiem Pepanc, lub z flaszkami z benzyną, lub zarasową jednostkę pancerną, która żelazem i ogniem przejedzie się gładko po wszystkich przeszkodach. W rzeczywistości nie byliśmy ani jednym, ani drugim. Podkreślam to nie jako słowa krytyki w stosunku do naszej góry wojskowej w Polsce. Nie mam dostatecznego materiału, by twierdzić, że w ubogich warunkach lat 1938-39 było nas stać na coś lepszego czy większego. I nie piszę artykułu rzeczowego na ten temat.
Zbyt łatwo jest być mądrym, arcymądrym po fakcie. Z Warszawy udałem się bezpośrednio na Zaolzie, gdzie brygada była w akcji, czasowo skoncentrowana w rejonie Bielska. Jak mnie przyjęto? Raczej nadzwyczaj gorąco. Nazwisko dowódcy bałonu szturmowego pierwszej dywizji jazdy z roku 1920, oficjalnie na pieczątkach oddziału nazwa była baon szturmowy kapitana Maczka, nie było obce większości oficerów kawalerii. Moje pokrewieństwo z kawalerią przyjęto jako oczywiste. Może jako ubogiego krewnego, ale zawsze krewnego. Ja ze swej strony, z miejsca, starałem się jasno i uczciwie określić mój stosunek. Objeżdżając oddziały z oficjalną pierwszą wizytą, krótkie swe przemówienie do oficerów ująłem w 3 slogany mniej więcej tak. Staję na baczność przed waszą bojową tradycją. Uznam każdy fason kawaleryjski, za który uczciwie zechcecie płacić krwią na polu walki. Będę tępił wszelkie zmanierowanie i fanfaronadę, gdy pod zewnętrznym gestem krycie będzie pustka. Trudno mi było wtedy określić, jak te słowa zostały przyjęte. Obawiałem się, że jako kawalerzyści są zbyt dobrze wychowani, by mi okazać aprobatę lub dezaprobatę. Gdy we wspólnych walkach zlepiliśmy się w jedno, od wielu z nich usłyszałem, jak dobre wrażenie na nich zrobiło takie postawienie sprawy. Dopiero na miejscu, na Zaolziu, w zetknięciu się z oddziałami zdałem sobie wyraźnie sprawę, czym jest ta motorowa brygada. I widziałem ją tak. Podstawowe 2 pułki kawalerii, to jest 24 pułk ułanów i 10 pułk strzelców konnych, przewożone na samochodach ciężarowych, przedstawiały wartość 2 baonów piechoty, które niewycieńczane długimi przemarszami i idące do walki bez balastu tornistra czy plecaka mogą dać element dużo bardziej wartościowy w boju niż normalny baon piechoty. Późniejsze doświadczenie wojenne dorzuciło jeszcze, że przerzucanie samochodami nocą da tym oddziałom choć prymitywną namiastkę snu, którego piesze oddziały nie zaznają, i przesunie wydatnie w czasie kres wytrzymałości fizycznej i nerwowej. Organiczne działa przeciwpancerne. Duża ilość motocykli dla rozpoznania i łączności i pluton tankietek dadzą w sumie większą elastyczność i swobodę w różnych formach walki. Oddziały nie miały broni stromotorowej, ale ją otrzymały jeszcze przed wybuchem wojny, nie bez mojej interwencji, w formie moździerzy 81 mm. Jakby było i w szybkości, i w wyposażeniu bojowym, jakie to już spotęgowanie tego, czym był mój baon szturmowy z roku 1920 na podwodach. Dla dalszego rozpoznania miała brygada dywizjon rozpoznawczy, wyposażony w motocykle i tankietki, to jest raczej nowoczesne taczanki niż broń pancerną. Dostatecznie giętki instrument, ale czy wystarczająco silny? Reszta zbalansowana w następujący sposób. Po stronie siły uderzenia. Batalion czołgów 7 TP i mieszany dywizjon artylerii motorowej obiecywał wiele możliwości dla poparcia manewru. Po stronie obronnej. Dywizjon przeciwpancerny o 18 armatach 37 mm i bardzo dobrze zmotoryzowany batalion saperów zaporowych dawał rzetelne widoki na efektywne przeciwdziałanie zagonom jednostek pancernych. Piętą achillesową dla walk na szerokich frontach było ubóstwo w stacje radiowe i ich niedoskonałość. Zorientowawszy się w istocie brygady, postawiłem sobie zadanie dla brygady na najbliższą przyszłość. Zjeździć wyszkolenie motorowe, co już było w części wykonane. Zgrać w akcjach wyszkolenie bojowe na szczeblu brygady. Zwiększyć siły przez nacisk na wyszkolenie elementarne bojowe w oddziałach,
w myśl zasady jeszcze z lotnej kompanii i baonu szturmowego, że byle kogo na wozach wozić nie warto. Zewnętrzne, formalne zapięcie na ostatni guzik oddziałów nie wymagało już dalszej pracy, jako zasługa mego poprzednika dowódcy brygady pułkownika dyplomowanego Czaski-Durskiego. Nie wchodząc z żadnego punktu widzenia w ocenę akcji na Zaolziu, fakt skoncentrowania całej brygady, która tylko od święta na manewrach jako tako się zbierała, garnizonami rozrzucona od Rzeszowa poprzez Łańcut, Przemyśl aż po Kraśnik, 24 pułk ułanów, i Stryj, Dion artylerii, i użycie jej nie tyle do działań bojowych, których tam prawie nie było, wyjątek Przełęcz z Dziarska, ile do ruchu, wyszedł może naszej brygadzie na dobre. Gdy po krótkiej przerwie nastąpiło w marcu 1939 roku postawienie brygady w gotowość bojową przez powołanie rezerwistów i częściową koncentrację w rejonie Rzeszowa, starałem się wykonać postawione sobie zadania — zgrać, zjeździć i podnieść stan wyszkolenia bojowego. Cel został osiągnięty przy wybitnej pomocy mego sztabu, którego oficerowie — szef sztabu, major dyplomowany Franciszek Skibiński, rotmistrz dyplomowany B. Mincer, nieco później kapitan dyplomowany L. Stankiewicz i rotmistrz A. Pieregorocki, jak też oficer łączności kapitan Grajkowski, a nawet i szef kancelarii porucznik F. Ferenstein, byli zagorzałymi patriotami tej motorowej jednostki, jakkolwiek swój patriotyzm w różny sposób objawiali. Przy wybitnej pomocy dowódców, dowódcy 24 pułku ułanów, pułkownika dyplomowanego K. Dworaka, kolegi i przyjaciela z ławy szkolnej Wyższej Szkoły Wojennej, majora Święcickiego, dowódcy Dionu Rozpoznawczego, majora dyplomowanego Stachowicza, dowódcy Dionu Przeciwpancernego i później nieco przybyłego z baonem saperów, niestrudzonego dowódcy majora J. Doranta. Okres kilkumiesięczny nie został zmarnowany i bezsprzecznie podniósł pod każdym względem wartość bojową 10. Brygady Kawalerii. Za to wybuch wojny 1 września 1939 roku zastał brygadę pod innym względem niebezpiecznie osłabioną. Otóż na kilka tygodni przed 1 września została przeprowadzona zmiana roczników rezerwistów, dając nam element mało wyszkolony, ale co jeszcze boleśniejsze. Brygada była bez swego baonu czołgów i bez trzeciej baterii artylerii w dywizjonie. Obie te jednostki miały dojść do brygady w mobilizacji, ale de facto nigdy nie doszły, zostawiając na cały okres walk dywizjon artylerii bez jednej baterii. 8 luf. Niesamowicie mało na brygadę o ambicjach większych działań, a zamiast baonu czołgów 7 TP, o których cuda słyszeliśmy, tylko jedną kompanię szkolnych zużytych Wickersów, zdaje się tylko 9 sztuk. I jedną kompanię TKS, którą słusznie uważaliśmy raczej za taczanki niż czołgi. Tak to z miejsca brygada została ukrócona o 1/3 artylerii i o 2/3 czołgów, a więc o dobrą połowę swej siły uderzeniowej. Było to najboleśniejsze, tym bardziej, że zupełnie niepotrzebne. Nie wiem, jakie fatum w mobilizacji rwanej bombardowaniem lotniczym pozbawiło brygady jej siły uderzeniowej. Byliśmy jak osa, której wyjęto żądło. Jeszcze bzyka, kołuje, grozi ukłuciem, ale śmiertelnego ciosu już nie zada. Czy zamiast siły blef nie będzie zmusu najważniejszą naszą bronią? Rozdział drugi. Wybuch wojny. Bitwa brygady w Beskidzie Wyspowym. W połowie sierpnia brygada w porządku i w dobrej formie przeszła do rejonu Krakowa do dyspozycji Armii Kraków generała Schillinga jako odwód armii. Nastawiony przez dowódcę na kierunki operacyjne Pszczyna, Bielsko, Zawiercie, Katowice, objeździłem ze swym szefem sztabu teren, rozpoznając go
i nawiązując łączność z dowódcami dywizji na odcinkach ATO, z generałem Borutą Spiechowiczem, generałem Mondem i generałem Sadowskim. 29 sierpnia otrzymałem z armii jeszcze jedną alternatywę. Nowy targ. 30 sierpnia więc, pozostawiając Kibińskiego do opracowania wyników naszego rozpoznania z dni poprzednich, przeprowadziłem rekonesans Beskidu Wyspowego i nawiązałem kontakt z dowódcą 1. pułku KOP-u, podpułkownikiem Wójcikiem. Wieczorem przywiozłem moją ocenę terenu na wypadek zagrożenia armii od południa, co wobec wiadomości o koncentracjach niemieckich na tym kierunku zdawało się bardzo prawdopodobne. Ale mimo tych wiadomości, przygotowań na mapie i w terenie, wybuch działań wojennych o świcie dnia 1 września był równym zaskoczeniem dla tych wśród nas, którzy stanowczo twierdzili, że do wojny nie dojdzie, jak i dla tych, co lada dzień jej wybuch prorokowali. Jedni mówili, a jednak, a drudzy, a mówiłem, co w ogólności stwarzało ten sam obraz zaaferowanych i zaskoczonych wypadkami ludzi. Dosłownie zaskoczonych, bo nalot niemieckich samolotów na Kraków nie ominął też kilkoma bombami rejonu zakwaterowania oddziałów brygady, nie wyrządzając zresztą żadnych strat w ludziach czy sprzęcie. Po prostu taka oryginalna pobudka o świcie 1 września, przerywająca okres niepewności, który dla brygady zaczął się już w marcu. Jeszcze tego samego dnia rano, gdzieś koło godziny 8, rozkaz dowódcy armii rzucał nas do natychmiastowej akcji. Niemcy uderzyli o świcie 1 września 1939 roku na całym odcinku armii. Wobec zaznaczającego się od pierwszej chwili oskrzydlenia od południowego zachodu przez silny związek pancerno-motorowy w kierunku na Nowy Targ i Chabówkę, osłaniany jedynie przez dwa baony KOP-u z jedną baterią artylerii i oddziałami obrony narodowej, dowódca armii rzuca swój odwód operacyjny 10. Brygady Kawalerii z zadaniem osłony skrzydła południowego i tyłów Armii Kraków. W szczególności brygada ma nie dopuścić, by nieprzyjaciel wyszedł z wąwozów górskich i w tym celu ma opóźniać jak najdłużej na kierunkach wyprowadzających na Myślenice i Dobczyce, nie pozwalając na wyjście na północ od tych miejscowości w teren otwarty i trudny do osłony, a przez który przechodzą główne linie komunikacyjne armii. Oto rozkaz z zadaniem dla brygady do 5-dniowej zażartej bitwy w Beskidzie Wyspowym z przeciwnikiem, który nazwany silnym związkiem pancerno-motorowym, w miarę zdobywania przez nas jeńców i dokumentów, zaprezentował się nam kolejno jako 2. Dywizja Pancerna, potem 4. Dywizja Lekka, wreszcie po zidentyfikowaniu 1. Dywizji Górskiej jako pełny 23. Korpus Pancerno-Motorowy z 14. Armii generała Lista, rzucony jako południowe kleszcze okrążenia Armii Kraków. Czyż przy dodaniu absolutnej przewagi niemieckiej w powietrzu będzie przesadą określić stosunek sił co najmniej jako 10:1? Ale te dane narastały dopiero z biegiem bitwy, gdy sukcesy nasze zaczęły liczyć nieprzyjaciela. W tej chwili w myśli pozostało jedno — jak najdłużej i nazwy dwóch miejscowości Myślenice i Dobczyce. A że głębokość terenu do opóźniania nie przekraczała na jednym kierunku 20 kilometrów, a na drugim 30, nakazem chwili stało się działać szybko, by jak najdalej na południe i najskuteczniej zatrzymać pierwszy impet niemiecki. Dlatego, zostawiając dyrektywy do ruszenia brygady memu szefowi sztabu, sam z kapitanem dyplomowanym Stankiewiczem i kilkoma motocyklistami na pełnym gazie udałem się do MP dowódcy pułku KOP podpułkownika Wójcika. Z drogi jeszcze, po ponownym rozważeniu sytuacji,
przekazałem przez motocyklistę rozkaz Kibińskiemu, by na czoło kolumny brygady wysunął jeden szwadron przeciwpancerny do mej dyspozycji z przeznaczeniem do Skomielnej Białej. Zdawałem bowiem sobie sprawę, jak bezbronny jest Baon Kop, a jeszcze więcej Baon Obrony Narodowej, bez dział przeciwpancernych albo dostatecznej ich ilości wobec zagonu pancerno-motorowego. Ważne zdawało mi się utrzymanie jakiegoś frontu przesłaniającego rozwinięcie się brygady z dwóch długich kolumn, przywiązanej do dróg bitych, a z trudnością zejścia w teren górzysty i zalesiony. Jakie uczucia przeżywałem w tej krótkiej jeździe pełnym gazem szosą do Zakopanego wzdłuż toru kolejowego, którym tylokrotnie jeździłem na wakacje letnie od dzieciństwa, a potem na narty w sezonie zimowym, jeszcze ostatni raz w zimie 1938 na 39. Zdumienie, że już w pierwszej godzinie wojny okazała się potrzeba użycia odwodu operacyjnego armii? Raczej nie. Takie niespodzianie prędkie rzucanie mego oddziału do akcji przeżywałem, choć na niskim szczeblu dowodzenia, od pierwszych dni mego doświadczenia wojennego. Przypomniało mi się Żurawno z 1919 roku, gdy ściągnięcie na odpoczynek do odwodu oznaczało zaimprowizowany szturm, i Waręż z 1920 roku, gdy po otrzymaniu kilkunastu dni na organizację Baonu Szturmowego, jeszcze tej samej nocy otrzymałem rozkaz do natarcia. C'est la vie et c'est la guerre. Takie jest życie i tak jest na wojnie. I tak już jest na wojence, że przewraca często i dobrze i źle przemyślane plany i projekty. Dość skłębione myśli zagłuszała raczej satysfakcja, że oto jadę na czele tak szybkiej jednostki, która z kwater pod Krakowem w kilka godzin po ruszeniu będzie się biła już gdzieś pod Tatrami. Satysfakcja z zadania samodzielnego i tak rasowego dla jednostek szybkich osłony skrzydła i tyłów armii. Satysfakcja z wagi tego zadania dla całości. Zadania, które pozostawia tyle pola do inicjatywy. Nigdy nie lubiłem przesuwania mnie od punktu do punktu, krępowania szczegółami wykonania, dyktowania mi nie zawsze najfortunniejszego rozwiązania. Jasno postawione zadanie, choćby trudne, byle wyraźnie określało, czego się ode mnie chce. I w myślach powtarzałem słowa rozkazu jak najdłużej i linia myślenice Dobczyce.